Witamy serdecznie, kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf. Hui morchen, ich ben Barolek. Tak trochę po czesku mi zaleciało bardziej. Chyba tak. Ale niech zostanie. Dzisiaj gra Windmill Valley, zapowiedziana już przez wydawnictwo nowe, wydawnictwo... Gramatury. Jako gra wiatrakowo. Gra, która po polsku, w wersji jakby pierwotnej wydało wydawnictwo Board and Dice i miało niecałkiem niedawno premierę swoją. Natomiast my już od jakiegoś czasu ogrywamy ten tytuł i nasi patroni również zagłosowali, abyśmy ten tytuł pokazali. Więc pojawia się on na naszym stole. Mówisz masz, prosta sprawa tutaj jest sytuacja. A o czym, powiedz mi, jest Wiatrakowo, czyli Windmill Valley, Dolina Wiatraków? Proszę Ciebie, byte się, śpieszę z wyjaśnieniem. Dzisiaj sielanka. Nie latamy po jakichś kosmosach, nie strzelamy się z obcymi, nie walczymy mieczami na jakimś, z jakimś Torgalem, ani innym. Się. Tak jest, ani nie pływamy pirackimi statkami i martwimy się o skarby. Dzisiaj sielanka, dzisiaj sadzimy tulipanki, mamy wiatrak, który będziemy ulepszać, on się kręci, puszcza wodę. Będziemy sprzedawać te tulipanki za granicę, albo i nie. To zależy wszystko od nas. Także dzisiaj spokojnie, delikatnie, nie ma co się spieszyć. Pełen relaks. Pełen relaks, tak jest. Gramy na punkciki, bo nie na punkty. Tak jak widzicie, dosyć spokojny tryb się włączył. Taki amsterdamski trochę. Amsterdamski, brawo ty. Kanałów tutaj amsterdamskich nie będzie. Tak, gra wiatrokowo. Windmill Valley. Windmill Valley, dokładnie. Gra, tak jak już Bartek fajnie wspomniał, będzie opowiadała o głównie sadzeniu tulipanów, natomiast będziemy dookoła robić różne dziwne rzeczy. Pokażemy Wam rozgrywkę oczywiście dwuosobową. W grze mogą się pojawić kafelki z jakiegoś promo dodatku, więc nie wiadomo, czy się pojawią, czy nie, ale też zastrzegamy, że możliwe, że niektóre rzeczy się w wersji podstawowej nie pojawią. Nie wiem, coś jeszcze? Tytułem wstępu. Tu wariantów żadnych nie ma. Moi kochani, kręcę kołem i jedziemy. Zaczynamy w takim razie rozgrywkę. Zapraszamy. No i dobrze, jesteśmy gotowi do gry. Przygotowanie mamy prawie całe zrobione, bo zaraz będzie taki delikatny właśnie jeszcze setup indywidualnych graczy. Natomiast co widzimy tutaj na pierwszy rzut oka? Mamy naszą główną planszę, główny obszar planszy, który składa się właśnie z takich regionów różnych pól. I tu będziemy budować wiatraczki na tych miejscach i będziemy te wiatraczki będą miały jakiś tam wpływ, różne bonusiki będziemy dostawać, no bardziej tak klimatycznie, nie? I będziemy pozyskiwać właśnie tulipany, czy też cebulki tych tulipanów do swojego magazynu i będziemy je sadzić i hodować tam ogródki. W środku mamy taki ryneczek Lidla, po którym będziemy sobie wędrować, kupować różne rzeczy. A tutaj mamy obszar taki bardziej administracyjno-pozyskiwawczy. Taki rynek, ale zasobów i... Tak jest. Jest podzielony na 4 strefy. Dolna strefa to jest strefa, gdzie będziemy operować tamą, która zasila okoliczne rzeki. Będziemy podnosić, obniżać tą tamę, podnosić poziom wody, żeby bardziej nam nawadniały tulipanki lub mniej, a tak naprawdę, żeby nasze wiatraki się szybciej kręciły lub wolniej, bo to będzie chyba najbardziej miało wpływ. I to jest ten obszar. Tu jest obszar eksportu, eksportowy, gdzie będziemy mogli wysyłać nasze tulipany na eksport i je sprzedawać. Tu będziemy pozyskiwać nowych pomocników, pracowników, którzy mają ci te karty, które mają takie dwie funkcje w zasadzie, nie? Dają pasywki lub dają punktację na koniec gry, w zależności od tego, jak sobie tam je zamontujemy. Tu będziemy zdobywać usprawnienia naszych wiatraków. One są w trzech rodzajach. Takie najsłabsze, powiedzmy teoretycznie, lepsze i najlepsze. A tutaj będzie tak naprawdę wyznacznik czasu gry, ponieważ tu z naszymi wyznacznikami będziemy wędrować i gracz, który dojdzie do końca, odpali koniec gry i będziemy liczyć punkciki. Tak jest. Wszystko? Brawo ty. No i mamy jeszcze swój obszar główny, który składa się z dwóch tak naprawdę głównych obszarów. Czyli nasz wiatrak, którym będziemy kręcić w celu robienia akcji. I to fajnie tak działa, że tu się zazębiają te zębatki. Oraz nasz taki jakby tutaj hub zarządzający. Czyli mamy tak, magazyn na tulipany. Ja startowo zaczynam z białym, bo jestem pierwszym graczem. Gandalf ma żółty, coś tam kręci. Był żółtym graczem. Mamy ogródek, do którego będziemy sadzić te tulipanki. I to będzie nam zależało na harmonii. Mam wiatraki, które będziemy budować i miejsca właśnie na karty góra i dół, tak naprawdę. I mamy też nasz bank. To jest nasz bank, czyli oznaczenie, ile mamy monet. Ja startowo mam monet 4, Gandalf, jego gracz drugi, ma monet 5. A ja mam jedno narzędzie, które się przydaje do tego, żeby operować wiatrakiem trochę lepiej lub trochę gorzej. Jest oczywiście karta, która mówi, jak działa struktura graczy, tura graczy i jak działają różne akcje. My nie będziemy z niej korzystać, ponieważ znamy tę grę.
Natomiast ona się przydaje fajnie, szczególnie na początku. I co? Zaczynamy? Tak, tu jeszcze doprecyzujmy, jeśli gracie więcej osób, to każdy kolejny gracz ma monetę więcej, więc tu jest też opisane wszystko na tym torze pieniędzy. Tak jest. Na setupie jeszcze musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwsze, wybrać takie startowe wzmocnienia naszej frakcji i spośród tylu kart, ile jest graczy plus jednej, w reverse order, czyli w odwrotnej kolejności, będziemy sobie dobierać każdy po jednej karcie. Ja sobie wybrałem jedną, będzie to usprawnienie, natomiast z pozostałych dwóch kart Bartek wybiera dla siebie jedną. Co to robi, to będziemy tłumaczyć przy odpowiedniej akcji, którego dotyczy. Dane usprawnienie wkładamy sobie w pierwszą tutaj sekcję na naszej planszetce i to informuje nas, jaką mamy zdolność. Ja z tych dwóch, które tutaj mamy, wybieram sobie to lewe, również tutaj sobie wsuwam. I teraz to, którego nie wybraliśmy, czyli to w tym momencie, obracamy i jest to taka specjalna punktacja, takie trochę ścigamy się o nią na całą grę. Wchodzimy ją sobie tutaj i to jest taki wyścig. Kto pierwszy to zrobi, to dostanie 10 punktów, drugie miejsce 6, bo gramy na dwóch graczy. W ogóle jeśli chodzi o punkty, zaczynamy z 5, ponieważ tutaj można punkty tracić. Natomiast to są takie bardziej setupowe te właśnie umiejętności i my ich akurat nie wylosowaliśmy. No to nieistotne. Tak. I teraz jeszcze na setupie również w odwrotnej kolejności. Każdy z graczy bierze swój żeton i dokładamy się na dowolnym rynku na pustym polu. Ja sobie dokładam się w tym miejscu. Ja muszę wybrać inny rynek. To rynki jakby to mają te trzy pola, czyli tutaj jest jeden, drugi, trzeci, takie stragany, tak? To ja bym chciał tutaj się wyłożyć. A następnie przy dwóch graczach mamy takie neutralne żetony i dokładamy je na każdy rynek. Im więcej graczy, tym żetonów jest zawsze mniej o jeden niż graczy. To znaczy, że jeśli będzie grał 3 graczy, to mamy tylko 2 żetony, jak będzie 4 graczy, to tych żetonów jest tylko 1. Okej, okay, no i to jest tyle, jeśli chodzi o setup. No i co, jesteśmy gotowi do rozgrywki. Czyli zaczynamy grę. Zaczynamy grę, tutaj będziemy robić akcję na zmianę do momentu, aż się właśnie nie odpali koniec gry, czyli do momentu, aż którykolwiek z graczy nie wejdzie na to pole. Wtedy on odpala koniec gry, to znaczy, że dogrywamy rundę do końca, czyli w naszym przypadku do Gandalfa i kończymy. Jest też wariant, to jest wariant zaawansowany, jest też wariant podstawowy, że gracz odpalający koniec gry, dogrywamy rundę do końca i gramy jeszcze jedną. My gramy tam rundę mniej, żeby było troszeczkę ciaśniej i bardziej rywalizacyjnie. A kiedy to się będzie przesuwać, to zobaczycie sobie w trakcie. Na początku swojej tury, każda tura składa się z tak 4 kroków, z czego 2 pierwsze są opcjonalne. W sensie pierwszy krok tak naprawdę jest opcjonalny, ponieważ na początku swojej tury mogę zwiększyć lub zmniejszyć poziom wody poprzez otwieranie lub zamykanie tamy i to jest ten obszar. I teraz jeżeli chcę, na razie poziom tamy jest na najniższym poziomie, czyli jest na jedynce. Jeżeli chcę go zwiększyć, to muszę zapłacić jednego gildera, czyli jedną monetę, dostaję wtedy jeden punkt zwycięstwa i po prostu zwiększam i dzięki temu ta woda się trochę podnosi i tama, jakby nasze wiatraki będą się kręcić szybciej. Mogę zrobić to od razu 2 razy, jeżeli chcę, jeżeli idę od zera, wtedy muszę zapłacić 3 monety, dostaję 4 punkty i ta woda się podniesie tak, że nasze wiatraki będą się kręcić o 3 pola. Natomiast to jest opcjonalne, ja nie będę chciał tego robić. Zawsze też można opuścić tą tamę, żeby, czy tam zamknąć tamę, żeby woda, poziom wody spadł i to robimy za darmo. Czyli jakby było taka na początku mojej tury, ja mogę to opuścić i tyle, nie? Ja na razie nie będę tego robił, więc nie będę podnosił poziomu tamy, nie będę płacił, nie będę dostał punktów. Natomiast nieważne, czy to robiłem, czy nie, zawsze muszę tutaj ten poziom wody, który jest jakby oznaczony na tym polu, muszę uaktualnić. I teraz, w zależności od tego, czy na którym poziomie stoi ten znacznik po przesunięciu, ja nie przesuwałem, tu mamy oznaczenie, o ile ten znacznik przesuniemy w prawą stronę. Czyli jakby poziom wody się podnosi. No w tym momencie jest na jedynce, więc poziom wody się w ogóle nie podnosi. Jeżeli byłby na dwójce, to bym przesunął ten znacznik tutaj o jedno pole do przodu, powiedzmy, nie? Ja tego nie robię, bo mi pasuje tak jak jest. I przechodzę od razu do następnego punktu mojej tury, czyli tego obowiązkowego. To znaczy, teraz będę kręcił moim wiatrakiem. Tak naprawdę to jest młyn wodny, bo jak widzicie, tutaj mamy z przodu młyny, a z tyłu jakby jest ten wiatrak docelowy, tak? To można sobie tak wyobrazić. No i teraz ja muszę nim zakręcić. Kręcimy zawsze zgodnie ze wskazówkami zegara dużym kołem, tak według strzałek. I kręcę go dokładnie tyle razy, ile mam właśnie narysowane tutaj. Czyli w tym momencie kręcę go raz. I to jest jakby muszę to zrobić, tak? Czyli kręcę raz, zawsze... właśnie mamy startowa nasza ta łyżka, czy tam, nie wiem, ta wajcha, jak to nazwać, szprycha, to jest właśnie ta czerwona, od której zaczynamy grę. Musi być na strzałce. I teraz kręcę go raz. Mogę ewentualnie, tak jak mam tu narysowane, wydawać narzędzia, żeby zmniejszać lub zwiększać obrót koła o jeden za każde wydane narzędzie, ale i tak minimalnie muszę się ruszyć raz, maksymalnie 4. To jest taka opcja. Natomiast ja się ruszyłem raz, tak mi pasowało i teraz następnie robię jedną z tych dwóch akcji, które pokazują mi koła. Te akcje po lewej to są te akcje główne, które będziemy chcieli robić zazwyczaj. Te akcje po prawej na razie to są po prostu obniżanie poziomu wody i to są takie bonusowe, ale potem będziemy mogli je ulepszać. Jak widzicie, tu są wszystkie takie same. Koła też mamy asymetryczne,
czyli to lewe koło. Ja mam inne akcje niż Gandalf w innej kolejności. No i dobra, ja wybieram z jedną z tych dwóch akcji, ja będę chciał zbudować nowy wiatrak, czyli zrobić tą akcję. Budowa wiatraka polega na tym, że ściągam sobie dowolny wiatrak, który chcę. Tak widzicie, każdy wiatraki są, niektóre są pogrupowane, na przykład te są podrupowane w 3, pogrupowane w 3, tu 2, 2, 1, 1. Ja sobie ściągam dowolny, który chcę i buduję go na mapie. Dlaczego dowolny, który chcę? Ponieważ te wiatraki na koniec, o ile wyczyścimy cały ten sektor z wiatraków, będą dawać nam mnożniki za konkretne tulipany. Ja na razie sobie ściągnę jeden ten z granatowych tulipanów, czyli takich powiedzmy najrzadszych, najbardziej drogich. I taki wiatraczek muszę zbudować na mapie. Budujemy go na mapie zawsze jakby sąsiadująco z innymi wiatrakami, a jeżeli nie ma innych wiatraków, to na miejscach startowych. Zawsze patrzymy, miejsca startowe to są te, które są najbliżej rynku, tak bezpośrednio połączone drogami. Czyli na razie mogę zbudować go tylko tu, tu, tu albo tu. Są cztery miejsca, nie? Potem jeżeli na przykład tu będzie wiatrak, to mogę budować, nieważne czy nie jest, mogę budować dalej, tak kaskadowo jakby się rozbudowywać, nie? Tak jest, ale zawsze może zacząć od innego miejsca startowego. Ważne jest tylko to, że musi być zawsze to połączone z rynkiem. Tak jest. Który połączymy innymi wiatrakami połączone z centrum. Dokładnie. No ja teraz mój wiatraczek będziemy kładli, żebyście widzieli. Włożę sobie tutaj. I teraz jak widzicie, na niektórych miejscach są koszty, czyli na przykład ten położenie wiatraka kosztuje do 2 gildery. W tym przypadku kosztuje mnie to 0, bo akurat to są te darmowe miejsca. Po położeniu wiatraku natychmiast dostanę, czy też wiatraka, natychmiast dostaję bonusy ze strzałek, które ten wiatrak wskazuje. Czyli w tym momencie dostaję jeden biały tulipan i jedną monetę. Monetę sobie wskazuję tutaj, tak oznaczam, a biały tulipan idzie na razie mi do magazynu. Magazyn, jak widzicie, mamy ograniczony, czyli maksymalnie możemy mieć tam 2, 4, 6, 7 tulipanów, przy czym 6 i 7 kosztuje mi już monety, żeby tam kłaść, nie? I to jest cała akcja, natomiast ja mam właśnie tą pasywkę, którą wydraftowałem sobie na początku gry, która działa w ten sposób, że jeżeli robię akcję wiatraka, to zawsze dostaję jedną monetę i jeden punkt. Czyli dostaję znowu monetę i dostaję punkt zwycięstwa. I co? I to wszystko. To była moja pierwsza akcja. Okej, okay. Ja w swojej turze również pozostawiam to na poziomie, na którym jest, więc na razie woda nie ulega zmianie. Natomiast no, też mi zależy na tej pierwszej akcji, którą mam tutaj. Czyli obracam kołem o 1 i mam do wyboru. Mogę zrobić albo tę akcję, albo tę. No ja będę robił tą. I teraz ona to jest akcja marketu, czyli tej części środkowej. To kosztuje mnie 2 monety, które muszę od razu zapłacić, więc jest to dosyć droga akcja. Natomiast ona pozwala mi 2 razy wykonać akcję marketu. Natomiast przed samym wykonaniem tej akcji mam jeszcze 2 opcje do wyboru. Mogę zapłacić monetę, aby neutralny znacznik przesunąć na dowolne inne pole. Bądź mogę też, albo i też, mogę zapłacić monetę, aby móc jednym znacznikiem skoczyć na inny, jeśli dane pole jest zajęte. Ponieważ market działa w taki sposób, że będę miał 2 ruchy do wykonania. Czyli swoim znacznikiem, zgodnie ze strzałkami, będę się poruszał. Czyli poruszę się raz, zrobię akcję z danego miejsca i robię ją tyle razy, ile jest żetonów w tym miejscu, w tym przypadku 3 razy, a potem poruszę się jeszcze raz i znowu zrobię akcję z tego pola tyle razy, ile jest żetonów. Więc w ten sposób działa generalnie rynek. Natomiast zanim wykonam tę akcję, czyli w ogóle ruchy, skorzystam z tego bonusu. Ale z racji tego, że ja mam taką specjalną zdolność, która mówi o tym, że troszkę modyfikuje te zasady podstawowe, mam 2 rzeczy. Po pierwsze, te akcje przesuwania tych żetonów, jak również dokładanie się na żetony innych graczy, nie kosztują mnie nic, czyli robię to za darmo. I dodatkowo mam taką opcję, że zawsze jak biorę jakiś bonus, muszę go wziąć jeden tylko wybrany i robię to tyle razy, ile jest żetonów. Natomiast moja zdolność ma taki efekt, że mogę wybierać dowolne żetony. Dowolne akcje, niezależnie od tego, znaczy dowolne akcje, łącznie tyle, ile jest żetonów. Więc jest to takie troszkę dla mnie swobodniejsze manipulowanie rynkiem. Więc ja najpierw skorzystam z tej akcji, że ten żeton przestawię sobie w to miejsce. I brązowe żetony mogą, jakby możemy kłaść tam w reverse order, czyli nie trzeba zgodnie z wskazówkami zegara, nie? Tak, tak. Instrukcja mówi o tym, że możemy przesunąć go w dowolne miejsce. Nie ma tutaj wskazania, że zgodnie ze strzałkami, natomiast my się już musimy poruszać zgodnie ze strzałeczkami. No i teraz to musiałem zrobić przed ruchem. Nie mogę zrobić jednego ruchu, potem przestawić i znowu ruchu. Zrobię to najpierw przed tymi 2 ruchami. Mam do wyboru zrobienie tych 2 rzeczy. No i teraz robię ruch. Pierwszy. Dorzucam się tutaj. Mam 3 żetony, więc normalnie musiałbym zrobić jedną z tych 3 akcji 3 razy. Natomiast ja zrobię sobie to podzielę. To znaczy, pierwszą akcją, skorzystam z tej centralnej części, to jest możliwość zasadzenia jednego tulipana żółtego. Ja taki żółty mam, więc jest mi to na rękę. Zasadzam go sobie na swojej planszetce.
Tulipany sadzimy zawsze od lewej strony, w dowolnym wierszu, w którym chcemy. I chcemy je sadzić w taki sposób, aby one wierszami były tego samego koloru, natomiast w kolumnach miały kolory różne. Nie jest to obowiązkowe, ale daje to dużo punktów. Tak. No i teraz dzięki mojej zdolności mogę wybrać inne też bonusy i wybiorę bonus, że dostaję dwa fioletowe tulipany. Granatowe nawet. Czy też granatowe. No i te tulipanki sobie dokładam tutaj do mojej planszy. To jest prosta rzecz. I to były trzy akcje zrobione. No i teraz muszę zrobić drugi krok i tu już nie mogę wykorzystywać tych wszystkich efektów. Przesuwam się i w tym przypadku znowu mam opcję do wyboru. Niestety nie mam czerwonych ani białych, żeby zasadzić. Mogę zdobyć tylko te tulipany. I ja będę chciał trzy żółte, ponieważ już zacząłem żółtymi, więc jeszcze trzy sobie dorzucę. I na przyszłość będę mógł już sobie sadzić. No i to na razie jest tyle. Gdybym chciał kłaść na kolejne pola, będę musiał już płacić pieniądze. Ale na razie jest ok. Wszystko. No i to jest cała moja akcja, jeśli chodzi o akcję marketu. Dobra, no teraz ja lecę. Ja w tym momencie podniosę poziom wody, czyli bo zawsze na początku tury to robimy lub nie, czyli podniosę ten wskaźnik o raz, kosztuje mnie to jedną monetę i dostaję jeden punkt zwycięstwa. Jeden punkt, jedną monetę muszę wydać. I teraz, z racji tego, że już ten wskaźnik jest na drugim poziomie, podnoszę, przed rozpoczęciem akcji, podnoszę poziom wody o 1, czyli przesuwam po prostu tą kosteczkę. Na zasadzie dużo, jak Gandalf tego nie zmieni, to dalej będziemy przesuwać tą kostkę, aż nie dojdzie do końca lub nie, ktoś tego nie zresetuje. I teraz muszę przesunąć mój młyn wodny o dokładnie dwa pola, bo jest na drugim poziomie. Czyli kręcimy. Raz, omijam tę akcję marketu, którą Gandalf przed chwilą zrobił i dwa. I ląduję i teraz robię jedną z tych dwóch akcji, oczywiście zrobię tą po lewej na razie, czyli pozyskanie nowego ulepszenia do mojego młynu wodnego. Ulepszenia, tak jak mówiłem, są tutaj. Zawsze przed tą akcją mogę wydać monetę, żeby zresetować wszystkie i wyłożyć nowe. Przy czym zawsze te dwa brązowe są tutaj z lewej strony, ten jasno-brązowy jest tutaj, a ten srebrny czy też niebieski jest tutaj, ponieważ one są, powiedzmy, najlepsze. I jeden z tych żetonów sobie wybieram. Ja wezmę sobie na razie ten, czyli za darmo, bo on nie ma kosztu, ten kosztuje jeden, ten dwa. Czyli dobieram sobie ten żeton i teraz ten żeton mogę dołożyć na dowolne miejsce, które nie ma żetonu, lub nawet jakbym miał taki żeton, to mogę też wymienić go jak najbardziej. I nie można położyć na pole, które aktualnie rozpatrujemy. Czyli ani na tak to, jest. Ani na to nie można dołożyć. Dokładnie. I teraz no, musimy pomyśleć, co będę chciał robić. Dobra, ja ten żetonik sobie dołożę na razie w to miejsce. Tu też trzeba rozkminiać, ponieważ drugie koło się kręci, jak zobaczycie, w drugą stronę. Trzeba sobie tak ustawiać, żeby właśnie to dobrze działało, bo czasami można się po prostu zakręcić. Jak to koło właśnie. I dobra, po wzięciu żetonu, tu się nic więcej nie dzieje, po prostu uzupełniam rynek. Dokładam następny. No i to cała moja akcja. Usprawniłem sobie mój młyn wodny. Ja swoją akcją obniżę poziom. Czyli nie będziemy tej wody napędzać. Obniżanie jest darmowe, nie? Tak, ponieważ potrzebuję jeden ruch tylko kołem. Więc to mi w zupełności wystarczy. I teraz tu się też nie rusza nic, nie? Bo jest już na zero. Tak jest. Czyli przesuwam koło o jeden. I robię akcję albo wiatraka, albo tą. Ale będę chciał robić na pewno wiatrak. Będę chciał zbudować wiatrak. Wiatrak mogę zbudować w taki sposób, aby sąsiadował on, był połączony generalnie z marketem, czyli mogę dołożyć na dowolne startowe pola, bądź też mogę już dołożyć się na jedno z tych trzech pól poprzez wiatrak Bartka. Ja dołożę się na tym polu. Koszt jest dwie monety, więc zostaję z jedną monetą. Szału nie ma. I wystawiam dowolny wiatrak. No, dołożę sobie na początek ten. I teraz uruchamiam wszystkie te trzy efekty, które są dookoła tego wiatraku. Pierwszy efekt, ten, który będę chciał uruchomić, to jest pozyskanie kasy albo punktów z wody. To znaczy, że patrzę, gdzie jest ten znacznik i patrzę, jaki jest bonus u góry. W tym przypadku jest to jedna moneta i ten bonus dostaje tyle razy, ile jest tutaj ta wartość. W tym przypadku dwa razy, czyli dostaję dwie monety. Gdyby znacznik był dalej, mógłbym wybrać, czy dostaję monety, punkty, bądź dowolną kombinację tych rzeczy. Im wyżej, tym tych punktów nawet jest więcej. Więc w tym przypadku dostaję dwie monety, które natychmiast sobie podnoszę na swoim torze. I ten znacznik obniżamy o tyle razy, ile właśnie jest ta siła akcji, czyli dwa razy. Jeśli jest na samym dole, to strzałeczka wskazująca, że po prostu on wraca na początek, ale dalej bonus się otrzymuje. Następnie mogę pozyskać jedną kartę usprawnienia. Jest to albo właśnie, to są te trzy karty. I mogę ją pozyskać jako pomocnika, którego będę kładł do góry, albo jako kontrakt, który zapunktuje mi na koniec gry. Ja będę chciał tę kartę pozyskać, ponieważ ta już mi daje punkty i będę chciał właśnie pozyskać jako kontrakt. Góra mówię o tym, że jeśli będę na przykład robił tę akcję, zawsze mam o jeden siły więcej, czyli tak jak gdzieś robiłem tę akcję, mógłbym najpierw
to rozpatrzyć, żeby potem mieć więcej. Ale mnie interesuje ta dolna część, ponieważ dostaję 3 punkty na koniec gry za każdy wiatrak, który jest przy akcji z tym, dokładnie tej, której tutaj dołożyłem. Czyli już sama ta karta daje mi na dzień dobry 3 punkciki. A jednocześnie służy mi też do osiągania tego celu w tym miejscu, ponieważ muszę mieć kontrakty w 3 różnych kolorach. Tak jak tu widzicie, on jest czerwony, więc już jest pierwsza karta do celu. I tę kartę podkładamy sobie tutaj pod nasze wolne pole. I to jest akcja z tego pola. Karta się od razu uzupełnia. Natomiast mogę jeszcze pozyskać biały tulipan. I żeby pozyskać biały tulipan, muszę już zapłacić jedną monetę. Dobrze, ja zapłacę tę monetę jedną. Czyli zapłacę monetę, żeby właśnie tego białego, którego dostałem, dołożyć sobie do swojego magazynu. Widzicie, jak mamy przepełniony magazyn, to też nie jest tak dobrze. No i dobrze. No to by było wszystko. Czyli wszystkie te 3 efekty rozpatrzyłem. Dodatkowo, z racji tego, że skorzystałem z Bartka wiatraka, żeby połączyć się z centrum, właściciele tych wiatraków dostają zawsze po jednym punkcie za każdy wiatrak, który mają. W tym przypadku Bartek dostaje jeden punkt. Jest. Nie dostajemy punktów za swoje wiatraki. Czyli gdybym ja się tu łączył, to byłby mój wiatrak, to dokładając ten, nie dostaję za niego punktów. Ajaj. No dobra, teraz ja. I ja, moi państwo mili, nie będę przesuwał również, nie będę wzmacniał wody. Co trochę nam wydłuża rozgrywkę, bo im szybciej się wiatraki kręcą, tym szybciej się rozgrywka kończy, no ale nie szkodzi. Czyli jadę moim wiatraczkiem oraz moim młynem wody. Jadę raz. No i teraz właśnie mam do wyboru. Albo mogę zrobić akcję statku, czyli eksportu, czyli związaną z tą kartą. Tego nie chcę robić, dlatego sobie dodałem właśnie tą akcję, którą usprawniłem, czyli znowu wiatrak. Idziemy w wiatraki monotematycznie, ale niech tak jest, jak jest. I znowu mogę sobie wybudować jeden wiatrak, tu dodatkowo dostaję jedną monetę. Czyli od razu ją wezmę z bonusu, czyli te akcje lepsze są rzeczywiście lepsze. Ja na razie wezmę sobie ten górny. Tu jeszcze mam czas, żeby to pościągać. I ten od razu odblokowany daje mi na koniec punktacji jeden punkt za każdy zasadzony biały tulipan, który mam na mapie, na moim ogródku. Mam już 2 takie, które nie są co prawda zasadzone, no ale będę planował pewnie je zasadzić. I ten mój wiatraczek dołożę sobie, no daj tam na róg, tutaj pod twój. To mi kosztuje 3 monety, czyli wydaję 3 monety, raz, 2, 3, ale jak robię zawsze akcję wiatraku, dostanę 1 punkt i 1 monetę, czyli 1 monetę sobie odzyskuję i 1 punkt zwycięstwa. No i teraz znowu dostaję bonusy ze wszystkich tych sąsiedztw mojego wiatraka, nie? Zanim to ja dostaję 1 punkt, ponieważ Bartek się połączył z centrum, przepełnił mój wiatr. Tak jest, za mój nie dostaję właśnie. No i dobra, najpierw dostaję fioletowego tulipana z tego takiego górnego pola. I to jest fioletowy, a nie granatowy, ten co Grandol wziął. Następnie mogę pozyskać jedną kartę, tak samo jak Gandalf, i ja będę chciał pozyskać tą Panią Ogrodnik może. No, ona jest dość fajna. Wezmę sobie Panią Ogrodnik. Ona ma taką umiejętność górną, że zawsze jak pozyskuję karty, to mogę zrobić jedno zasadzenie. Przy czym karta nie działa sama na siebie, tak z tego co pamiętamy. Więc rzucam sobie ją tutaj i natychmiast z tego, że to jest mój drugi pomocnik, czy to pierwszy, no bo to się nie liczy, nie? To dostaje jeden punkt zwycięstwa. I karty od razu uzupełniamy, co nie? Tu zawsze przed tą akcją można również zapłacić monetę, żeby zresetować cały ten rynek kart. Natomiast mi to pasowała, ta babeczka. No i ostatnia rzecz, którą mogę zrobić, to jest z wykonania akcji rynku, ale tylko raz. Mogadar mógł 2 razy z tej naszego koła. Ja mogę zrobić raz i muszę zapłacić monetę, żeby to zrobić. No zrobię to, czyli zapłacę 1 monetę. Widzicie, tutaj guldeny krążą. I będę robił tą akcję raz. Przed zrobieniem akcji zawsze mogę skorzystać z tych bonusów. Ja skorzystam z tego górnego, czyli zapłacę monetę, żeby jeden brązowy znacznik przesunąć i przesunę jeden z tych 2 tutaj, albo nawet tu, nie tutaj, żeby zwolnić sobie miejsce, bo teraz robię akcję główną rynku, czyli przesuwam mój znacznik w to miejsce i mogę zrobić jedną z tych akcji 3 razy. Ja nie mogę tak jak Gandalf rozdzielać, muszę wybrać jedną konkretnie 3 razy. Ja na razie jednym się zmarnuję, zrobię sobie tą akcję 2 razy co prawda, bo nie mam trzeciego białego, żeby zakopać, czy też zasadzić. Więc robię to 2 razy i zasadzam na dolnym rzędzie, czyli raz. I teraz mogę ten kolejny biały zasadzić albo na początku dowolnego rzędu, albo kontynuować ten. Więc ja oczywiście będę kontynuował ten. Zawsze jak przygrywam jakiś bonus, to go dostajemy. W tym momencie ja przygrywam bonus pozyskania nowej tej tabliczki usprawnienia. Ja pozyskam sobie tą. Ona mi kosztuje 2 guldeny, czyli muszę wydać całe moje srebro. I tą tabliczkę umieszczę w to miejsce. Ona jest najlepsza, w sensie najlepsza, najwyższego tieru. I ma taki plusik, to znaczy, że tą akcję będę mógł wykonać dodatkowo do akcji, której będę wykonywał normalnie. Teraz tu uzupełniamy oczywiście brakujące tabliczki
I wszystko, tak? Zrobiłem wszystkie trzy akcje wiatraka mojego, dostałem punkt, dostałem monetę, więc teraz twoja kolej. Ja teraz zostawię poziom wody na tym samym poziomie, na którym jest, ale będę chciał wykonać dwa obroty. Z racji tego, że jestem short on cash, czyli nie będę podnosił tego poziomu, ale zapłacę właśnie moim żetonem tych narzędzi, co pozwala mi poruszyć się o jedno pole więcej. Maksymalnie mogę tymi żetonami modyfikować tak, że muszę się przynajmniej raz poruszyć, a maksymalnie 4 razy. Czyli mogę tę wartość, która jest na tej pozycji, zmniejszać albo zwiększać za każdy żeton o 1 raz, natomiast trzymając się tych wskazanych ograniczeń. Czyli ja zwiększyłem sobie teraz tą wartość i mogę poruszyć koło 2 razy, czyli będzie 1, 2 i będę chciał pozyskać upgrade, czyli tę akcję. Zapłacę jedną monetę i pozyskam ten, który kosztuje jedną monetę. Mhm. To jest ten jasno-brązowy i dołożę go sobie w tej sekcji tutaj. To jest żeton, który pozwala mi usuwać wiatraki z mojej planszetki. Wydaje się, że bez sensu, po co usuwać wiatraki, tylko lepiej je wystawić, no ale jednocześnie to pozwala mi odblokowywać punktację za konkretne kolory tulipany. No i to by było tyle w sumie. Uzupełniamy tutaj nowym tym żetonem i grasz. Fajny. Fajny. Teraz ja. Ja również będę chciał zakręcić kołem dwa razy, w sensie moim młynem, ale nie stać mi, żeby podnieść tutaj poziom wody, ponieważ musiałbym zapłacić monetę, której nie posiadam. Więc również skorzystam z narzędzia, które mieliśmy startowo. Odrzucam to narzędzie i kręcę kołem dwa razy. Idę raz i dwa. I teraz. W dowolnym momencie swojej tury, jak zwróćcie uwagę, moje koło zatoczyło pełny krąg, ponieważ ta czerwona szprycha spotkała się ze strzałką, czyli zrobiłem pełny jeden obrót, nie? Oznacza to, że właśnie w tym momencie, w tej turze, mogę ten swój znacznik, muszę tak naprawdę, przesunąć na kolejne pole, czyli jakby przyspieszam koniec gry troszeczkę, bo tak jakby to tak w ten sposób działa. I z racji tego, że jestem pierwszym graczem, to raz, że będę mógł odpalić to, znaczy to akurat może każdy gracz odpalać, ale dostanę jeden z tych dwóch bonusów i wybieram jako pierwszy. Tak jak widzicie, jeden rząd jest zakryty przez ten kafelek. I ja będę chciał zrobić to najpierw, przed akcjami, przed rozpatrzeniem akcji. Czyli przesuwam ten znacznik i teraz to mi pozwala dobrać dowolnego tulipana do mojego tam magazynu. Dobra, ja wezmę białego. Na razie idę w białe. Białe co prawda są najmniej wartościowe, ale to nie szkodzi. Albo dobra, wezmę sobie granatowego jednak. Bo granatowe są najdroższe, powiedzmy. Tak, i to jest ten bonus i to dostaje każdy gracz, który tu wejdzie. Natomiast ja wybieram jeden z tych dwóch bonusów. Oczywiście wezmę sobie 3 monety. Odbijam się od dna. I ten bonus zakrywam X-em. To znaczy, że już następny gracz tego nie weźmie. Gandalf zostanie już tylko ten bonus. I to był ten właśnie bonus z tej szprychy, czyli obrotu pełnego. Następnie robię akcję już tak normalnie, jak normalny gracz. I teraz jak zauważycie, jest tutaj plus przy tym kafelku, znaczy, że tą akcję mogę dodatkowo zrobić z tą. W tym przypadku obie są takie same, więc no, jakby zrobię je po prostu dwa razy, ale dlatego te kafelki są lepsze, bo dają możliwość zrobienia obu akcji, nie? No i te akcje pozwalają mi pozyskać znowu karty. Po każdej karcie ja potem odkrywam nową, nie? Mhm. Okej, okay. Pierwszą kartę pozyskam sobie tą tutaj z prawej i wezmę ją jako kontrakt. Ona mi da na koniec gry 5 punktów za każdy mój wiatrak, który jest przy polu z czarnym rynkiem. Graliśmy w piratów i mi się utrwaliło. Czyli już taki jeden wiatraczek mam. I umieszczam go sobie tutaj na dole. I teraz, jeżeli zawsze robię tą akcję, tak, mam to w pasywce, mogę jeden mój tulipanek zakopać, czy też zasadzić. I zabiorę sobie ten, powiedzmy, fioletowy i zasadzę go w tym miejscu. Robię tą akcję drugi raz, ale przed tym odświeżam cały rząd. O, i fajny gość jest. Wezmę sobie tą kartę, która wyszła. Również jako kontrakt. Ona mi da 2 punkty za każdy zasadzony biały tulipan. Ja już mam 2, więc jakieś tam punkciki zbieram. I wsuwam ją sobie pod spód. Tutaj się uzupełnia. I teraz, co ważne, pomocnicy działają raz na rundę. Czyli nie mogę drugi raz odpalić tego bonusu z mojego zdobywania kart. Nie mogę zakopać sobie tulipanka. Więc zapomniałem o tym, więc zrobię podmiankę. Zrobię w ten sposób. No i tyle z mojej strony. Żugali mnie. Panda decydentów. Dobrze, ja teraz muszę zapłacić jedną monetę, żeby podnieść koło. Daję za to punkt. Wspaniale. Ale nie mam kasy. Czyli tu się przesuwa? Tak, woda rośnie o 1. Ja mogę teraz zrobić 2 obroty kołem, więc robimy 1 i 2. No i teraz tak. Podobnie jak Bartek, też dotarłem do tej strzałki czerwonej, więc na początek te rzeczy można robić w dowolnej kolejności, więc na początek sobie będę chciał zakopać dwie rzeczy. Czyli tak, dojechałem do kalendarza, czyli przesuwamy ten znacznik i mogę pozyskać te 2 bonusy. Natomiast ja najpierw zrobię akcję z tego pola, czyli w tym przypadku, znaczy z tego i z tego, bo tu mam też plusik, czyli mogę również zrobić to.
Czyli tak, w pierwszej kolejności zasadzę dwa tulipany i ja zasadzę sobie żółte. Czyli żółty dostanę monetę i drugi żółty dostanę kontrakt. Kontrakt wezmę z 5 na małym, nie? Dowolnych. 5 na małym, dowolnych. To wezmę ten kontrakt i właśnie jako kontrakt go biorę. Skrywamy nową kartę. Tak. Zawsze jak tulipan zdejmujemy, przesuwamy je w lewo, to znaczy, że gdybyśmy mieli dostawać nowe, to już się zwalnia nam miejsce. Co ma znaczenie, ponieważ teraz będę chciał właśnie pozyskać tulipan. To zrobiłem, zasadziłem dwa, teraz mogę wyrzucić jeden wiatrak. Na razie wyrzucę ten. To jest wyrzucić całkiem jakby ze swojej planszetki po prostu, nie? Tak, nie dokładam go na planszy, tylko wyrzucam to, dzięki temu zwiększam sobie punktację za konkretne kolory tulipanów zasadzonych. No i teraz rozpatrzę kalendarz. Tak, czyli tak, zakrywam X-em to pole, czyli dostaję dwie monety. No, to już nie ma znaczenia, bo już tu nie wrócimy, nie? No, dokładnie. Plus zostaje jeden tulipan i to będzie tulipan ten oczywiście... Granatowy. No i tu już nie muszę nic płacić, ponieważ zwolniło mi się miejsce. Mhm. No i to wszystko. Ja na pewno obniżę, ponieważ ja chcę się ruszyć tylko raz i kręcę raz. Tu się oczywiście nic nie zmienia, bo jak jest na zero, to tu się nie zmienia. No i znowu mogę zrobić akcję wiatraka, jak najbardziej będę chciał zrobić. Czyli to mi daje natychmiast punkt oraz monetkę. I kolejny wiatrak, no ściągnę ten granatowy, jak już zacząłem je robić. No dobrze, kolejny wiatrak położę sobie tam, w to miejsce obok twojego, tam gdzie jest trzy monety. Tu? Mhm. Wiatraki mogą sąsiadować ze sobą, w sensie w te same pola, tutaj nie ma żadnych takich ograniczeń, czyli muszę wydać aż trzy monety, zostaje mi jedna. Mhm. Ja dostaję punkt, bo Bartek się połączył poprzez mój wiatrak z centrum, z rynkiem. Tak jest. Tylko weź sobie punkt. A dobrze, nie dałem. Wcześniej dałem, no. I teraz znowu mogę zrobić te trzy rzeczy. Najpierw zrobię obniżenie tamy, czyli to są te dwa obniżenia. Znowu, zanim obniżę to, dostaję dwa razy ten bonus, czyli dostaję po prostu dwie monety. Obniżam to no raz tylko, bo tylko raz można. Następnie mogę zrobić market i pozyskać nowego ziomeczka. Ja najpierw pozyskam sobie nowego ziomeczka i teraz... Dobrze, no ja wezmę sobie tego. Wezmę sobie jako kontrakt. Czyli na koniec gry dostanę 3 punkty za każdy brązowy kafelek ulepszony, który mam. Na razie mam taki jeden. I wsuwam go sobie tutaj. W momencie, kiedy pozyskuję gościa, mogę jedną tulipankę mogę zakopać. Zakupuję fioletowego. No, dajmy na to tutaj u góry. Nic mi to w tym momencie nie daje. Tu oczywiście uzupełniamy. I teraz, w momencie, kiedy wykonałem ten cel, który mieliśmy od początku gry zaznaczony, to natychmiast go robię, jakby to jest darmowa akcja. A ten cel wymaga ode mnie, żebym miał 3 kontrakty w różnych kolorach. Czerwony, niebieski i żółty. Ja takie mam, więc oznaczam sobie tym moim żetonikiem, który miałem z boku, oznaczam sobie tutaj, jako pierwszy gracz dostaję 10 punktów natychmiast. Teraz Gandalf dostaje już tylko 6. No i ostatnia rzecz, którą mogę zrobić z mojego wiatraka, to jest skorzystanie znowu z rynku, jednorazowo. Czyli muszę wydać jedną monetę, żeby to zrobić w ogóle, więc oczywiście to zrobię. Teraz zanim się ruszę, to skorzystam z tego, z tej umiejętności, że wydam monetę, żeby przesunąć dowolny brązowy. I przesunę sobie ten tutaj. I teraz muszę ruszyć moim znacznikiem. Ruszam tutaj, czyli tą akcję mogę zrobić. Jedną z tych akcji trzech mogę zrobić 3 razy. Ja pozyskam sobie 3 białe tulipanki. Mam miejsce, więc jak najbardziej będę sobie zbierał. I to było wszystko. Rozpatrzyłem wszystkie 3 akcje z tego wiatraka, tam dodatkowe i tak dalej, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o moją akcję. Widzicie, tu się sporo dzieje, ale jest to bardzo szybkie dzianie się. Szybkie dzianie się. Dobrze, ja zostawiam poziom na 1, przesunąłem się o jedno pole tylko. Niestety nie mam kasy za dużo, żeby poszaleć, bo teraz muszę zapłacić 2 monety za zrobienie akcji marketu. I najpierw mogę przestawić sobie jeden dowolny żeton. I dzięki mojej zdolności mogę to za darmo zrobić. I też mogę wybrać opcję, że będę chciał wskoczyć na żeton innego gracza. To znaczy, że mogę skoczyć tylko na żeton innego gracza, jeśli zapłacę monetę, w tym ja akurat nie płacę za to, ale ten monetę się płaci przeciwnikowi, czyli temu graczowi, który, na którego wskoczę. Z tej karty gracz bierze tą monetę z banku normalnie. Ale no ja sobie przesunę ten żeton akcją darmową i dzięki temu to mi wystarcza, ponieważ pierwszy ruch zrobię w to miejsce. I w tym przypadku mogę zasadzić 3 fioletowe tulipany. Granatowe. No, granatowe, tak jak mówisz. Mam takie 3, więc sobie je zasadzę. Tu się ścigałem o kontrakty, ale tu już się skończyły. No ale tak, 6 punktów masz do wzięcia. Dobrze, ja sobie dołożę te 3 i po kolei. To nic nie daje. Tutaj mogę natychmiast wziąć dowolny upgrade. Ja sobie wydam monetę, aby dodać ten upgrade. Do upgrade'ów? Do upgrade'ów. I sobie go dołożę w tym miejscu. A następnie to mi daje jedną monetę. Te wszystkie sobie przesuwają się. I w kolejnym kroku znowu jadę tutaj.
i muszę robić różne oczywiście akcje, ale ja sobie... Znaczy nie, jedne możesz zrobić różne, nie musisz. Tak, normalnie robię wszystkie wybraną tyle razy, ile jest żeton, w tym przypadku dwa razy, no ale ja mogę wybrać różne i wybiorę różne. To znaczy raz zasadzę żółty i raz dobiorę fioletowy. Czyli dobieram fioletowy, ale sadzę żółty. Żółty nic nie daje w tym momencie. Okej. Okay. I to było wszystko, jeśli chodzi o market. Mhm. Czyli teraz moja kolej. Mhm. Mam jedną monetę, więc trochę bez szału. Wydam tą jedną monetę, żeby podnieść poziom wody, czyli dostaję jeden punkt. No i następnie teraz to się już przesuwa. I kręcę moim kołem dwa razy. Raz i dwa. No i tu znowu mogę albo wziąć jedno ulepszenie młyna mojego, albo znowu zbudować młyn. Ja będę chciał zbudować młyn, ponieważ tu dostanę jedną monetę. I tu jedną monetę i punkt, czyli dwie monety i punkt. Mhm. I buduję kolejny młyn, dokończę sobie te granatowe i dołożę go tym razem w to miejsce. Tak, to jest, mogę jak najbardziej, bo to jest, sąsiaduje z marketem, czyli po prostu jakby zacząłem nową sieć. No i tyle, tak naprawdę zbudowałem go, dostaję te bonusy, czyli dostaję jedno narzędzie i jeden biały tulipanek. I jedno narzędzie, czyli teraz będę mógł tam trochę poobracać bardziej tym młynkiem, nie? No i tyle. W tym momencie obracasz te wytraki. Ja muszę obniżyć teraz. No to słuchaj. Nie obracałem. No. Bo potrzebuję tylko jeden ruch. I mogę zrobić dwie rzeczy. Mogę wystawić wiatrak i mogę pozyskać dowolny upgrade. Ja mam jedną monetę, więc wezmę ten upgrade na monety. Mhm. Są dla mnie kluczowe, żeby zdobywać pieniądze. A poza tym mam cel, że muszę wypełnić w całości tę planszetkę, to jedno koło, więc tym bardziej. Mi to jest na rękę. Ja sobie dołożę w tym miejscu. To było z tej bonusowej akcji. Teraz będę chciał wystawić wiatrak. Ja wystawię ten mój ostatni fioletowy. Dzięki temu odblokowuje mi się już punktacja. 3 punkty za każdy fioletowy tulipan, który mam na koniec gry. I nie mam pieniędzy, żeby się na przykład dołożyć gdzieś tutaj dalej, tam gdzie Bartek już poszedł. Muszę dołożyć się na takie marne pole. Czyli wystawię się w tym miejscu, dostanę monetę i żółty tulipan. Tulipan i jedna moneta. Na razie tak dziubiemy. Dobrze, nie ma co się przejmować. Ja z racji tego, że tutaj zależy mi, żeby podnieść, ale znaczy w sumie nie zależy mi, żeby podnieść, ale zależy mi, żeby zakręcić dwa razy, wydaję jedno narzędzie. I wtedy mogę zakręcić dwa razy bez podnożenia wody. Raz i dwa. I będę robił obie akcje, ponieważ tutaj mam to z plusem. I zwróćcie uwagę, że małe koło jest mniejsze niż duże, więc w poprzednim jakby obrocie te akcje były razem, teraz już są osobno. Magia. No nie do końca, a po prostu fizyka. Matematyka. I dobra, i co mogę zrobić? Mogę dwa razy zasadzić kwiatki i mogę raz pozyskać nową postać. No i dobrze, ja najpierw pozyskam sobie pomocnika, czyli z tej akcji tutaj to zrobię. I pozyskam sobie, no z tych tutaj trzech, jedyny, który mi się podoba, to jest ten. Mógł oczywiście zresetować, ale jest krucho z zasobami, czy też z funduszami. Wsuwam go sobie w to miejsce, dostaję natychmiast 3 punkty, bo to jest mój drugi ten, jakbyś mógł mnie tam przesunąć. Tu się oczywiście uzupełnia. I ten pomocnik działa w ten sposób, że raz w rundzie swojej, jeżeli będę zakopywał, dostanę 2 punkty. A będę teraz zakopywał i to 3 razy. 2 razy z tej akcji i raz z tego efektu pozyskania pracownika. Więc od razu sobie 2 punkty wezmę. Mhm. Bo jakby karta nie działa sama na siebie, co prawda, ale działa na tą następną akcję. I teraz tak jak mówiłem, raz mogę zrobić zakopanie z tego, że pozyskałem nową kartę i 2 razy z tej akcji, czyli mogę zakopać 3 rzeczy. Ja oczywiście zakopam białe, bo tylko zakopię białe, bo tylko te mogę, czyli jedna moneta, dowolny upgrade i nic. I mogę pozyskać kolejny jakiś fajny upgrade, muszę zobaczyć, co będę teraz robił. No dobra, wydam 2 monety aż, trochę drogo, i pozyskam ten kafelek. On jest spoko, bo on pozwala budować wiatraki w dowolnym miejscu, nie muszą być połączone siecią. I dorzucę go w to miejsce, czyli odpalę go w przyszłej turze prawdopodobnie. Tu się uzupełnia. I chyba wszystko zrobiłem, co mogłem zrobić, więc koniec mojej tury. Okej, okay, no to co, ja lecę w takim razie o 2, czyli płacę jedną monetę, żeby koło to podnieść. Punkt czyli... zwycięstwa. I woda rośnie. Woda rośnie, już weszła na drugi poziom, więc teraz jak będziemy ją obniżać, to możemy albo wnieść monetę, albo jeden punkt za każdą liczbę, tak? Z tego, za każdą z tego siłę bonusu. Akcji. Mhm. No, jakby siłę akcji, dokładnie. Czyli 2 razy się obracam, czyli 1 i 2. W pysie kończy dopiero 2 monety. Bo nie mam w ogóle. Akcją główną, bo tu jest plusik, czyli mogłem to zrobić dodatkowo. Kupię sobie kafelek i to będzie kafelek za 2 monety. Jest to kafelek, który pozwala mi odpalać
Market. Dodatkowo, bo też ma plusik, więc zawsze jak będę robił akcję... I bez kosztów, nie? I bez kosztów. Ale raz. Dobra, sobie dołożę to w tym miejscu. Wszystko? Tak. Ja już mam powoli cel prawie zrobiony. No to jesteś świetnym po prostu gościem. No widzisz. No dobra, ja obniżę. I nie możemy spasować. Tak jest, czyli kręcę tylko raz kołem. I znowu dojechałem do czerwonej szprychy, więc znowu zatoczyłem koło. Więc idę sobie moim znacznikiem do przodu. I będę mógł zrobić jedno zasadzenie i wziąć jeden z tych bonusów. I oczywiście wezmę ten, czyli dowolną sadzonkę. I zrobię to od razu. Czyli biorę sobie dowolną sadzonkę. W moim przypadku będzie to... No skończmy tam już biały rządek. W sensie no już białych więcej nie będę potrzebował. Więc dobieram białą i mogę zrobić raz zasadzenie. Czyli zasadzę sobie tą białą tutaj. Dostanę natychmiast jeden punkt zwycięstwa. Dodatkowo dwa punkty z tego. Bo raz jak zasadzę na rundę, to dwa punkty dostaję. I to były bonusy na razie tylko stąd, co nie? Następnie mogę zrobić jedną z tych dwóch akcji, czyli pozyskać nowego ziomeczka. Ale ja będę chciał zrobić tą nową akcję, chociaż nie za bardzo mnie na nią stać. Robię tą akcję. Czyli dostaję monetę, bo robię akcję wiatraka. Dostaję kolejną monetę i punkt, bo robię akcję wiatraka. Dasz mi punkcik. I ta akcja pozwala mi dołożyć wiatrak na dowolne pole. Nie musi ono być w sieci. Ściągam sobie z fioletowego, bo już mam jeden fioletowy, więc jakieś tam punkciki. I dołożę je sobie w to miejsce. Czyli muszę wydać 3 monety. Mówię, to jest taka specjalna akcja, gdzie olewam te zasady sieciowe, nie? Czyli muszę wydać 3 monety i robię te 3 bonusy w dowolnej kolejności. Pierwszym wezmę sobie granatowego tulipanka. Drugim zakopię tego granatowego tulipanka, czyli dostanę monetę. I tą monetę wydam na skorzystanie z rynku. Czyli wydaję monetę i robię rynek. Teraz już nie dostaję tych punktów za zakopanie, bo już w tej turze raz zakopałem. Pilnujemy tego. I robię akcję z tego ryneczku. Ja nie mam monet, żeby to dopłacić, więc po prostu przesuwam swój znacznik i mogę to jedną z tych trzech akcji zrobić 3 razy. Oczywiście wezmę sobie 3 granatowe. Bo też trochę w to idę. No i tyle. Nie mam hajsów. No właśnie, ja też nie mam pieniędzy, więc mnie też jest słabo. Więc po prostu muszę raz się przesunąć. Ja nie mam pieniędzy, żeby sobie zwiększyć wartość na tamie, czyli nie jestem w stanie obrócić się więcej niż raz. Nie mam też narzędzi, więc jestem ograniczony do jednego ruchu. I to oczywiście zrobię. Natomiast gdyby była taka opcja, że nie jestem w stanie w ogóle akcji wykonać, nawet po przesunięciu, teraz akurat będę mógł, to w tym momencie mogę otrzymać 2 monety i skończyć swoją turę. No ale na razie taka sytuacja nie nastąpi i mam nadzieję, że nie nastąpi w tej grze. Pierwsza rzecz, wyrzucę wiatrak. Ja wyrzucę na pewno żółty, ponieważ żółte będą punktowały, więc już mam do przodu z punktami. A teraz zrobię akcję, której jeszcze nie robiliśmy, czyli to jest akcja eksportu tulipanów na zagraniczne rynki. Czyli tutaj. Czyli to jest ta karta w tym miejscu. Żeby zrobić tę akcję, po prostu muszę mieć tulipan dowolnego koloru, jeśli jest karta pusta. No ja wezmę biały na początek, bo jest mi niepotrzebny. I dokładam do jedno z tych 4 pól. Ja sobie dołożę w tym miejscu, co oznacza, że natychmiast pobieram obydwa bonusy, z którymi sąsiaduje ten żeton, czyli ten i ten. Gdybym w kolejnych turach ktokolwiek chciał dołożyć, musi dołożyć tulipan innego koloru. Jest to też opisane w tym miejscu. Więc tu już musimy za każdym razem kłaść inny kolor tulipana. Dodatkowo, jeśli cała ta karta by była wypełniona, natychmiast ją resetujemy i pod spodem odkrywamy nową kartę. Natomiast robiąc akcję wysyłania tutaj tulipanów, zamiast wysyłania tulipanów mogę zebrać wszystkie tulipany, które na tej karcie się znajdują i po prostu dawać ją do swoich zasobów. Co też no, w przyszłości może mieć znaczenie, jeśli będzie tych tulipanów tam więcej. Ale na razie mamy to. Czyli tak, to możemy sobie przesunąć. Pierwszy bonus, jaki dostaję, to dobieram sobie 2 dowolne tulipany. Ja dobiorę sobie czerwone. Tak, czerwone. Dobieram sobie tutaj. A drugą rzeczą, którą zrobię, to będzie pozyskanie dowolnego kontraktu. Okej, okay, no mam już punktację za tą czerwoną kartę, tylko nie chciałbym czerwonej. Co prawda można je wymieniać, natomiast chciałbym pozyskać niebieską kartę, bo chciałbym zrealizować również ten cel. Ale wydaje mi się, że jeszcze na fioletowe przyjdzie czas, więc jeszcze ją uzbieram, więc po prostu wezmę tę kartę jako kontrakt. Tak i ta karta punktuje 2 za każdy fioletowy tulipan, który będę miał na koniec gry. To sobie dokładam tutaj i w tym przypadku mam również kontrakty wszystkich 3 kolorów, czyli czerwony, niebieski i żółty. Mhm. Od razu dokładam swój znacznik i dostaję natychmiast 6 tylko punktów już. To było to i co, zrobiłem obydwie rzeczy, nie? To tamte akcje też, usunięcie wiatraka.
Wszystko. Wszystko. No i dobra, ja teraz... Ja nie mam wyboru, ponieważ tutaj nic nie mogę zrobić. Muszę przestawić koło o jeden poziom, bo nie mam kasy, żeby wzmocnić, nie mam narzędzi. Więc idzie tu raz. I mogę albo właśnie obniżyć poziom wody, zarobić parę monet, ale mogę iść w wiatraki dalej. Co jest zawsze fajne. Bardziej, że ja sobie dostanę jedną monetę, więc będę mógł gdzieś tam wystawić po kosztach, powiedzmy. No i dobra, zróbmy to. Czyli biorę, będę robił akcję wiatraka. Czyli dostaję natychmiast monetę i punkt. Dasz mi punkcik. Mhm. Ściągam ten wiatrak, żeby zblokować sobie fioletowy, bo tam już jakieś punkty z tego jest, są. I dołożę go sobie w to miejsce. Teraz już normalnie muszę sieciowo iść. To nie jest tak, że ta umiejętność działa tylko w tym miejscu. Ale jest jak najbardziej sieć, więc bez problemu. To mi kosztuje jedną monetę, którą przed chwilą zarobiłem. I odpalam wszystkie trzy bonusy. Czyli dostaję jedno narzędzie. To mi się może przydać. Dostaję jeden biały tulipan, który już nie za bardzo mi się przydaje, ponieważ tutaj raczej mam miejsce jeszcze na jeden. Mógłbym go położyć gdziekolwiek indziej, ale raczej tego nie chcę, bo za to są ujemne punkty. Ale zawsze mogę go sprzedać gdzieś tam na statku. Nie mogę akurat na statku, ale dobra, niech se leży, nie przeszkadza. Jeść nie woła. No i ostatnia rzecz, czyli mogę pozyskać nową postać. Ja sobie wezmę tą postać i wezmę sobie jako postać, a nie jako punkty. To daje mi natychmiast 6 punktów, bo jest to ostatnia postać, którą mogę wziąć. Postaci też można podmieniać, ale jeżeli je podmieniamy, to nie dostajemy już punktów. Dasz mi 6? Mhm. I ona działa w ten sposób, że jeżeli będę robił akcję wiatraku, będę stało jedno narzędzie, więc całkiem spoko. I z racji tego, że wziąłem kartę, mogę wykonać jedno zasadzenie. I ja sobie zasadzę... O, mógłbym wziąć dodatkową kartę następną. Dobra, na razie nie. Na razie skończę białe, czyli dołożę sobie biały znacznik i dostanę 2 punkty za to. Mhm. Plus 2 punkty za zasadzanie. Czyli jak widzicie, tutaj taki się silniczek robi hardkorowy. Ale trochę w tej grze o to chodzi, nie? Natomiast dalej nie mam kasy, więc tak to wygląda. I z mojej strony to wszystko. No dobrze, jestem dalej bez kasy, dalej nie mogę się podnieść, więc po prostu koło raz. No i teraz mam dwie akcje, które mogę zrobić. Mogę zrobić markę, to raz mogę zasadzić 2 razy, plus jest czerwona strzałeczka na tej wajsze. To jeszcze mogę zrobić kalendarz, tak? Czyli po kolei lecimy. Dobrze, najpierw sobie zasadzę z kalendarza, czyli żółty będę sadził. Dostaję żeton narzędzi i dostanę czerwony znacznik. Tam do wyboru czerwony albo fioletowy, dostanę czerwony. Teraz zrobię akcję zasadzania, czyli tak, zasadzę jeden fioletowy, dostanę jedno ulepszenie. Ulepszenia średnie mi się podobają. Tak to. I po prostu wrzucę sobie to tutaj na to miejsce, żeby już zakończyć je. Po prostu będzie z głowy. Czyli ta karta już mnie zapunktuje 15 punktów. I drugie zasadzanie to będzie czerwony w tym miejscu. I teraz robię akcję marketu. To jest ostatnia rzecz, to jest akcja marketu, czyli w tym przypadku dzięki mojej karcie za darmo sobie jeden znacznik przerzucę i poruszę się o jeden. W tym przypadku mogę zasadzić tulipany czerwone. Ja mógłbym zasadzić obydwa i wziąć coś innego dzięki też mojej tej specjalnej zdolności. Natomiast tu mam darmową akcję sadzenia, już nie mam czego zasadzić, więc troszkę mi się zmarnuje. Więc ja po prostu zasadzę jeden czerwony, dostanę jedną upragnioną monetę. A pozostałe dwie akcje wybiorę sobie dobranie dwóch żółtych w sumie, bo jeszcze żółtych mi brakuje. Mhm. Żeby dokończyć ten... Dokończyć dzieła, czyli dwa żółte sobie wybiorę. Troszkę mi ta moja zdolność pozwala manipulować tym marketem, dlatego też tak z niego staram się korzystać w miarę często. Wszystko? Wszystko. No dobra, nie mam kasy, więc prosta sprawa, kręcę moim kołem raz. Będę robił oczywiście tą akcję, czyli znowu będę budował wiatraki, bardzo monotematycznie się gram. Dostaję monetę stąd i punkt. I jedziemy. Buduję wiatrak. W tym momencie trochę mnie nie interesuje, które wezmę, bo ani nie sadzę czerwonych, ani nie żółtych, ale wezmę sobie żółte, bo może jeszcze coś się wydarzy. I tu już można normalnie w sieci to budować, więc dołożę sobie w to miejsce. Czyli wydaję te dwie monety, które zarobiłem i odpalam po kolei. Dostaję narzędzie zniszczenia. Następnie obniżę sobie poziom tutaj wody 2 razy, czyli dostaję 2 monety. Mógłbym wziąć też 2 punkty lub po jednym, ale potrzebuję kasy, więc dostaję 2 monety. I ten znacznik obniżam 2 razy. Zawsze bonus się bierze przed obniżeniem. Nie tak, że raz i potem znowu ten bonus, tylko najpierw dostajemy bonusy na maksa, potem dopiero obniżamy. I zostało mi pozyskanie nowej postaci. Ja sobie wezmę postać na cel. Będę chciał podmienić cel. Wezmę sobie tą postać. Ona punktuje za wiatraki, które są przy narzędziach. Mam takie już 3 tutaj w tym leju. I wyrzucę tą, ponieważ ta punktuje mi 3 punkty za każdy upgrade brązowy. Ja mam tylko jeden, więc w ogóle
bo się nie opłaca i ta karta chyba idzie pod spód, nie? O, dziękuję. Raczej nie przemielimy tego, tej talii. I teraz już nieważne jest to, że ja mam trzy, że nie zgadza się mi ten cel, bo ja już go zrobiłem. Tak, tutaj już jest pozamiatane. Wzięcie karty pozwala mi raz zrobić zakopanie, a zakopanie dwa punkty. Czyli jakbyś mógł mi dać dwa punkty, a ja sobie dołożę... Białego nie chcę dokładać, bo będę miał za niego ujemne punkty, więc muszę dołożyć fioletowy, a fioletowy mi pozwala wziąć kolejną kartę. Przy czym przed tym mogę sobie zobaczyć, jaka karta. Może będę chciał coś zmienić. No i szczerze... A, jeszcze! Robiłem wiatrak, więc zostaje narzędzie. Wspaniała. To jest nowina dla mnie. Mam już trzy. I myślę, czy wziąć nową kartę, ale chyba nie wezmę. Ponieważ tak, ta mi daje już dużo punktów. Ta mi daje sporo. Na razie 10, nawet więcej, 15. I ta mi też daje 15, więc na razie te cele mam fajne. Więc nie muszę brać karty, jeżeli nie chcę, oczywiście, nie? A pasywki mam bardzo fajne, bo na razie się kombi to wszystko zazębia. Więc tyle. Dobrze, ja wydam monetę, żeby podnieść poziom wody o 1. Tylko zostaje punkcik. I tu się przesuwa, nie? Tak, i wydam jeszcze jedno narzędzie, żeby się pożyć łącznie 3 razy. Ponieważ nie mam kasy, żeby odpalić te wszystkie rzeczy po drodze, czyli nie mam na rynek i nie mam na wiatraki, więc wezmę sobie 2 kasy i mogę dobrać jedną kartę, albo jako punkty, albo jako pomocnika. Ja dobiorę sobie tego, ale jako pomocnika go wezmę. Dorzucę go sobie tutaj, co mi daje natychmiast jeden punkcik. On będzie dawał mi operowanie tą wodą, czyli tak naprawdę będę kasę zdobywał, jeśli będę brał kontrakt. Ulepszenie. Wszystko? Tak, wszystko. No dobra, ja tego nie będę modyfikował. Czyli poruszę się kołem o 2, więc przesuwam tutaj oczywiście, bo jest jakby napływ wody. Ale ja się poruszę kołem o 3, czyli wydam jedno narzędzie i jedziemy. Raz, 2, 3. No i mam tu fajne opcje obie. W sensie zakopywanie, zasadzanie tam zawsze jest fajne, a tu mam, że mogę sobie w dowolnym miejscu wrzucić wiatrak. I szczerze mówiąc, miałem plan robić zakopywanie, ale jednak wezmę to. Czyli będę robił wiatrak w dowolnym miejscu, znowu, dostaję monetę i punkt. Jakbyś mógł mi tam dać punkcik. No i biorę wiatrak, nie? To już tam wyboru za dużego nie mam i teraz mogę go położyć gdzie chcę i mi się podoba miejsce tam za 4 monety koło ciebie. Tutaj, no. Czyli wydaję 4 monety całe. Ale dostaję natychmiast 3 z powrotem, bo tam jest taki bonus. Następnie mogę zrobić 2 razy zakopanie. Czyli oczywiście 2 granatowe zakopie. Dostaję za to narzędzia i 2 punkty za zakopanie. Dodatkowo położenie wiatraka dało mi też jedno narzędzia. Widzicie, tutaj mocno weszło combo. I ostatnia rzecz to jest możliwość skorzystania z rynku. Przy czym za darmo, ale raz. I teraz tak. Dobra, wydam monetę. Przed rozpatrzeniem białego rynku, rynku po prostu, czyli przesunę to i teraz wchodzę tutaj i mogę zrobić dowolną akcję z tych 4 3 razy. Ja wezmę sobie 3 fioletowe, ponieważ już zacząłem je zakupywać, to może się uda trochę więcej razy to zrobić. No i tyle. Dobrze. Ja zapłacę 2 monety, aby podnieść wodę jeszcze raz. 3 punkty. 2, 3. Czyli teraz ten znacznik idzie o 2 pola. I teraz obracam koło 3 razy. 1, 2, 3. Przyspieszyło. Tak jest. No i mogę teraz tak. Połączyłem się z czerwoną strzałeczką, czyli przesunąłem się na kalendarzu. Co? Najpierw rozpatrzę kalendarz. Czyli najpierw poproszę 3 kasy. Czy monety. I 2 tulipanki dowolne. I 2 tulipany. Wezmę te czarne. Czy też... fioletowe, brązowe, czy jakie tam kolor mają. Czyli kalendarz mamy rozpatrzony z tej akcji. Tego będę chciał wsadzić 2. Czyli tak, najpierw posadzę czerwony, co pozwala mi ponownie zasadzić. Czyli mam jeszcze 2 sadzenia. Zasadzę 2 żółte. Czyli dostanę 2 monety i 3 punkty. Raz, 2, 3 i jeszcze 2 monety. Czyli odbiję się z pieniędzmi. I mogę dostać jedno ulepszenie jeszcze. I jak robię ulepszenie, odniżam się na tym o 1, dostanę jeszcze jedną monetę. I ulepszenie... Dobrze, wezmę to za 2 monety ulepszenie. I ja wymienię to tutaj. Niepotrzebnie je wybrałem w tym miejscu, więc je po prostu wywalam. I wrzucam tutaj. Ulepszenie to rzeczywiście możemy dać na duże koło. To nas jakby nie... Tutaj jest swoboda, jeśli chodzi o to. Tak, możemy nawet zablokować sobie jakąś akcję i nie mieć w ogóle do niej dostępu. Natomiast no ja akurat potrzebuję ten efekt w najbliższej turze. Wszystko? Tak jest.
Czyli ja. Czyli teraz mogę kołem zakręcić nawet o 3 pola i to za darmo. Ale mi wystarczy o 2 tak naprawdę. Czyli ja sobie to raz obniżę. Mogę obniżyć tylko raz, jak chcę, nie? Czyli to widzę wtedy tylko 1, obniżenie nic nie kosztuje. I kręcę 2 razy. Raz. Doszedłem do czerwonego znacznika, więc będę się przesuwał. I 2. Najpierw się przesunę, czyli wskakuję tutaj. Dostaję 2 dowolne cebulki i jedną mogę od razu zakopać. Ja wezmę sobie oczywiście granatowe. Dokładam je tu, ta jedna granatowa mi kosztuje monetę. I od razu ją zakupuję, ale dostaję 2. Jak zakupuję jeszcze raz, dostaję 2 punkty. I teraz mogę wykonać akcję oczywiście wiatraka. To będzie ostatnia akcja, bo to jest ostatni wiatrak. Więc dostaję monetę i punkt. Mhm. Czyli 2 monetki. Jak robię wiatrak, to dostaję jeszcze narzędzie. I ten ostatni wiatrak dołożę sobie w takim miejscu, żeby jakieś fajne rzeczy mi dał. I teraz tak, co jest ważne. Nie mogę sobie dołożyć tego wiatraka koło tego, ponieważ on nie jest w sieci, to nie? Więc jakby to nie jest już legalny ruch. Muszę kontynuować sieć od marketu. Ja wybieram to miejsce. Ono jest w sieci przez Gandalfa, więc jak najbardziej mogę. Czyli Gandalf dostaje 1 punkt, a ja muszę wydać 3 monety. Raz, 2, 3. I to jest mój ostatni wiatrak. Mogę tak. Dostać monetę, zakopać i pozyskać nowy upgrade. Dostanę monetę, zakopię ten ostatni granatowy. On mi daje 3 punkty. I mogę pozyskać upgrade. Ja sobie za jedną monetę kupię ten upgrade. I dołożę go w to miejsce. Tu oczywiście uzupełniamy. To wszystko. Okej, no ja obniżam poziom o 1. Czy tu się nie rusza nic? Tak, potrzebuję raz się poruszyć. I co? Z tego dostaję najpierw, to jest plusik, więc wszystko dostaję. Raz, 2, 3, 2 monety. I teraz 2 monety zapłacę, żeby zrobić market. Najpierw przerzucę żeton ten w to miejsce, za darmo, z mojej zdolności. No i teraz przesuwam się. Tutaj mogę zrobić 3 akcje. 2 to będzie zakopanie tych fioletowych żetonów. Dostaję 1 punkcik. I 1 mogę dobrać dowolny, no czerwony oczywiście. I następnie drugą akcją, bo ona ma siłę 2. Trochę nie ma co wziąć, nie? Trochę nie mam co wziąć. Więc wezmę po co doda fioletowe, tak czy inaczej. Nie mam co zakopać, więc... I tyle. Wszystko? Okej, ja przed akcją zapłacę złotówkę, żeby podnieść poziom wody. Płacę złotówkę. Czyli teraz poziom wody się przesuwa tu raz, a ja muszę, i punkt dostaję, nie? Mhm. A ja muszę ruszyć moim młynkiem o 2, natomiast ja chcę ruszyć o 4, czyli wydaję 2 narzędzia, 4 to jest max. Raz, 2, 3 i 4 i będę robił obie akcje, bo to jest plusik. Pierwsza akcja pozwala mi zakopywać, ta akcja pozwala, to jest taka specjalna, mogę wydać jeden żeton narzędzi, odrzucić albo zapłacić 2 kasy, żeby dostać 4 punkty. Ja wydam narzędzia, bo nie są mi potrzebne już. I poproszę 4 punkty. Mhm. To jest ten bonus. I teraz będę mogę 2 razy zakopać. Czyli robię tak. Raz, dostaję złotówkę. Za pierwsze zakopanie dostaję kolejne 2 punkty. Mhm. Drugi raz dostaję kolejne zakopanie. I trzeci raz z tego bonusu. Nie? No i tyle. Więc ja obniżę o 1. Mhm. I tu się nic nie zmienia. Poruszam tylko około raz i będę wystawał wiatrak. Z tego dostaję 2 monety. I w sumie te wiatraki już bez znaczenia, bo i tak za nie nie zapunktuję. Wystawię go w tym miejscu. Jest połączenie z siecią do rynku. Bartek dostaje 2 punkty za to, bo skorzystałem z jego 2 wiatraków. Płacę 4 monety. No i co? Mogę zrobić kilka tam... Fajnych rzeczy. Tak jest. Czyli tak, no z tego to jest prosty bonus. Dostaję monetę. I upgrade. Upgrade to nie ma znaczenia. Ja też nie mam punktacji za żadne kolory, więc po prostu wezmę pierwszy z brzegu. Ten? No, niech będzie ten. Bo teraz i tak się gra zaraz skończy, więc tu wymienię ten statek, niech będzie. Teraz jak robisz upgrade, to obniżasz się raz, nie? Tak, jak robię upgrade, robię tę akcję, ja sobie po prostu wezmę 2 punkty z tego i sobie obniżam raz. To jest tej mojej zdolności. Czyli to mamy rozpatrzone. Teraz tak, mam 2 zakopania i 1 market. Czekaj, wróć. Ten był żeton, nie? Ten był, no. To że ja wymienię tylko ten. Tego nie będę chciał. Ja tylko wymienię żeton, wezmę sobie ten tutaj po prostu. Mhm. Czy nawet tu. Nawet tu. Dobra, w tym miejscu go sobie dołożę. Bo jeszcze jedną akcję będę miał, bo Bartek zaraz kończy grę, więc jeszcze jedną akcję będę mógł odpalić, zapomniałem o tym. Mhm. Dobrze. I teraz tak. To mam zrobione. Mogę i raz na markecie się przesunąć za monetę i mogę 2 razy zakopać. Czyli tak, najpierw płacę monetę, żeby zrobić akcję z marketu.
I tak, darmowo sobie ten żetonik przerzucę tutaj i poruszę się raz, co mi daje natychmiast tak. Mogę zakopać czerwony i mogę dobrać dwa fioletowe, cztery, jakie tam kolor mają. OK. I teraz odpalam ten bonus, czyli dwa razy mogę zakopać, czyli zakopię na pewno ten ostatni, to jest dwa punkty. Mhm. I zakopię ten fioletowy w tym miejscu. I to było wszystko. Mhm. Troszkę nabałaganiłeś, ale to nie szkodzi. Mhm. Dobra, czyli to jest moja ostatnia akcja w grze. Dlatego, że ja tu nie modyfikuję nic, bo potrzebne mi są w tym momencie monety. Ale wydam dwa narzędzia, żeby ruszyć się moim młynem trzy razy. Tak, bo jeden plus dwa. Raz, odpalam kalendarz, dwa i trzy. I po kolei. A, tu jeszcze mogę sobie podmienić kartę w ogóle. Ponieważ teraz tak, na pewno odpalę kalendarz, czyli przesuwam swój znacznik, czyli odpalam koniec gry, ale z racji tego, że gramy w ten wariant zaawansowany, to Gandalf i tak czy siak ma jeszcze jeden ruch, bo ja zaczynałem, natomiast nie będziemy robić dodatkowej rundy. I tu będę mógł zrobić dwa zakopania i wziąć sobie oczywiście 5 punktów, ale to później, za chwilkę, bo będę robił oczywiście przede wszystkim korzystał z rynku, tylko najpierw mogę dobrać kartę i powiem sobie, myślę, czy... Nie, kartę... Dobra, nieważne. Po kolei. Najpierw rynek, czyli muszę zapłacić dwie monety. Nie mam żadnych modyfikacji, w sensie takim nie mogę modyfikować, bo mam niestety tylko... Nie mam żadnych monet już, więc to idzie czysto tutaj bez tych rzeczy, czyli idę tu. I mogę zrobić dwa razy. Ja pobiorę sobie dwie czerwone róże. Róże, tulipany. I robię drugi ruch, nie? Bo robię markę dwa razy, czyli wbijam się tutaj. I teraz pobiorę sobie, po prostu najbardziej mi się jarały białe. Granatowych nie potrzebuję, a innych nie mam. No dobra, wezmę tą granatową. No obydwie, bo dwie zmieszczę, to nie ma znaczenia w tym momencie. Natomiast no, interesowałyby mnie inne kolory, ale to nie szkodzi. I to była akcja z rynku, co nie? Mhm. Czyli rynek ma cały zrobiony. Teraz mogę zrobić, pozyskać nową postać. I wezmę ją tylko po to, żeby postać da mi zakopanie jedno ekstra. Co mi się może przydać. Najpierw robię to teraz. Czyli zanim zrobię postać, to zrobię sobie to rozkminie, czyli mam tak, dwa zakopania plus 5 punktów oczywiście, bo jestem pierwszy. To już teraz sam przesunę. I robię dwa zakopania. I teraz tak, biorę sobie te dwa czerwone, zakupuję w tym miejscu, czyli to mi daje jeden punkt. To jest oczywiście legalny ruch i to mi daje możliwość zakopania ponownego. I ja zakopię sobie biały kwiatek w tym miejscu, co mi daje natychmiast dwa punkty. Nie będzie już to ładnie wyglądało tak, jak miało wyglądać, ale to i tak mi da więcej punktów niż jakbym zaczynał nowy rząd. I teraz mogę pozyskać sobie nową postać, która dałaby mi kolejne zakopanie. Zakopywałem to dwa punkty za pierwsze, nie? Zakopywanie. Mógłbym dostać postać, żeby dostać zakopywanie kolejne, ale tych już nie chcę, bo one mi dają za dużo ujemnych punktów. Bo tak na szybko, tak? Rzędy punktują tutaj, jeżeli mam skończone, to 6 punktów. Jeżeli jest taki same kwiatki, a 3, jeżeli są dowolne, nie, to mam tu doznaczone. Wyższy rząd daje więcej punktów. W tym momencie, jak go skończyłem, więc dostanę tylko 4 punkty, ale pomiędzy dostałem więcej i w ogóle by, tak to bym nie dostał w ogóle tych 4, bo nie byłem w stanie zrobić fioletowych. Natomiast kolumny punktują w ten sposób, że jeżeli mają różne kwiatki, to jeden punkt. Jeżeli przynajmniej dwa się powtórzą, to będę miał minus 5. Więc jakbym dołożył tutaj fioletowy, to mam minus 5 punktów. Ta kolumna nie ma tej kary, jak zauważycie, więc ten biały tu spokojnie sobie leży i nie przeszkadza. Więc... Opłacało ci się bardziej fioletowy dołożyć sobie z białe? Nie ma znaczenia, bo mam tu razy dwa za białe. Czyli wychodzi na to samo, tak naprawdę. No i teraz mogę dobrać sobie postać, która dała mi zakopanie, ale nie będę z tego korzystał. A sama postać mi nic nie da. Bo mógłbym ewentualnie sobie zmienić punktację, ale te mam bardzo fajne. Więc kończę. Nie będę już kombinował. I tyle. Dobra, no ja tu filozofii nie mam za bardzo, więc ja po prostu ruszam się o jeden więcej, czyli dwa razy. Czy podnosisz tu? Podnoszę tam raz. Jeszcze punkcik sobie weź. Dwa razy, tutaj punkt. No i mogę zrobić wiatraki i rynek. Rynek niestety jest tak ułożony, że mi nic on nie da, więc niestety jest słabo. No a tu będę zakopował, czyli tak, idę w to miejsce. Wiatrak będziesz zakopował? Tak, czyli wiatrak robię, tak? Czyli tak, dostaję monetę, robiąc akcję. Mhm. No i płacisz dwie za te, nie? Tak, i dwie monety płacę, czyli jestem na zero. Bartek dostaje jeden punkcik. Mhm. Jeszcze daję punkty na koniec. Dostaję biały tulipan. Ulepszenie, które mi odpali... Punkt jeden. No jeden punkt wezmę. I tam się obniżymy, dostaję punkt. Mhm. Biorę dowolne ulepszenie, ale no nie ma znaczenia, więc nie ważne co wezmę, bo to jest koniec gry. Mhm. I jeszcze mi zostało zakopanie. Fioletowy. Jedynie fioletowy mnie najbardziej interesuje. Fioletowy zakopię, dostanę punkt. I teraz robię akcję marketu. Akcja marketu, no tu nie ma znaczenia, bo i tak zrobię tylko jedną z tych rzeczy.
Potrzebuję tylko zakopać fioletowy. Granatowy. Znaczy granatowy zakopuję, to pozwalam zakopać jeszcze jeden, zanim dostanę dwa punkty. Mhm. Też popsułeś sobie. Też sobie popsułem, ale już nie zdążyłem więcej. No i tyle. Jakby tulipany na koniec gry nie punktują już te, które są w zapasach. Mhm. No i to tyle. Na tym kończy się rozgrywka. Kończy się gra, Gandalf nie doszedł do tego poziomu, więc tutaj nie ma żadnych bonusów. No i tak jak mówiliśmy, nie? Kto jest wariant zaawansowany, normalnie mielibyśmy jeszcze jedną rundę. Czyli ja i Gandalf, ale wystarczająco myślę, to zrobiliśmy i pokazaliśmy wszystko, co trzeba. Najmniej pokazaliśmy statki, ale tak się rzadko ogólnie robi, nie? Tu ogólnie tylko możemy pokazać, że tych kart jest więcej i one zawsze wchodzą losowo. W sensie jakbyśmy to wypełnili, to ona schodzi, wchodzi nowa i one się tak zmieniają i zmieniają. Dobra, no mamy finalną punktację. Tak jest. W grze punktują trzy rzeczy. Zasadzone tulipany, wystawione wiatraki oraz kontrakt. To lecimy po kolei. Tulipany. Tulipany punktują w taki sposób, że sprawdzamy każdy rząd i jeśli mamy zasadzone te same tulipany, to dostajemy wyższą punktację, która jest wskazana w danym rzędzie. Jeśli mamy różne tulipany, dostajemy tą mniejszą. Ale tylko wypełnione rzędy. Ale tylko wypełnione w całości rzędy. Niewypełnione, tak jak na przykład te, nie dają w ogóle punktów. Tak jest. I dodatkowo kolumny punktują w taki sposób, że jeśli mamy różne tulipany zasadzone w kolumnie, dostajemy te punkty, które są tutaj na plusie. Jeśli mamy takie same przynajmniej dwa, to dostajemy punkty ujemne. Mhm. I oczywiście rząd, kolumna również musi być w całości wypełniona. No i liczymy. U mnie jest prosta sytuacja. Z tego dostaję 6 punktów, z tego dostaję 7, to jest 13 i z tego 4. 17. To jest 17 punktów. Tam koło siebie masz. 17, to jest 1, 2, 3, 20, to jest 54. Z kolumn dostaję tutaj jeden punkt, ponieważ mam każdy inny. Mhm. Ale tutaj tracę, ponieważ dwa. Mam dwa identyczne, więc tracę w tym przypadku dwa punkty. Tak. I to nie musi być wypełniona kolumna, nie? Tak. Kolumna musi być wypełniona, żeby dostać te punkty. Bo to musi być cztery różne, ale jeżeli są przynajmniej dwa takie same, nieważne ile ich jest, to tracimy te punkty. No i tu mnie wszystko. Mhm. U mnie będzie bardzo podobnie. Czyli za to mam 6, za to mam 7, czyli 13, za to mam 4, czyli 17, teraz 2, 3 plus 20, czyli 92, czyli dokładnie tak jak Gandalf. Natomiast za kolumny nie dostaję nic, ponieważ nie mam żadnej zrobionej, ale też nic nie tracę, bo jedyne, gdzie mi się powtarza, to tutaj, a ta kolumna nie ma w ogóle punktów, nie? Bo ona jakby daje punkty na bieżąco. Mhm. I dlatego właśnie tak sobie je poukładałem na końcu, bo na przykład jeżeli dołożyłbym te dwa czerwone tutaj, to dostałem co prawda 3 punkty, ale dostałem ich dużo więcej. Zostałem 3 już stąd, a jeszcze 4 stąd. Więc czasami warto wyłamać się z tego tam schematu. Tak jest. Druga punktacja. Druga punktacja to są za wystawione wiatraki. No i teraz każdy kolor tulipana punktuje, jeśli odblokowaliśmy dane, wszystkie wiatraki z danego pola. Mhm. Czyli ja mam punktację za żółte 1 punkt, czyli mam ich 7. I tu mówimy tylko o zasadzonych. Te w magazynie się w ogóle nie liczą. To jest. Czyli mam 7 punktów z tej punktacji, 2 za każdy czerwony mam 4 razy 2, to jest 8. 15. 15 i z tego mam 7, 8 razy 3, 24. Czyli 39? 39. Mhm. Czyli 1 i 40 to jest 92. No i remis. Dogoniony. Czy ja byłem na 92, bo nie tak wiem. Tak jest, równo miałeś tyle samo. Bo zgubiłem swój znacznik. No i dziękujemy za gameplay. Dobra, w końcu ja teraz trochę się podbiłem. Ja mam za białe 1, mam ich 8. No ja robię od razu, bo potem zapomnę. Czyli mam stówkę równo. Oczywiście jest coś takiego jak stówka. Pyk tutaj. Za żółte mam 1, ale nie mam żółtych. Za czerwone mam 2 i mam 2, czyli 4. Za fioletowe mam 2 razy 4, czyli to jest 8. I za granatowe mam 7 razy 3, 21, czyli 33. Mhm. Te się oczywiście nie liczą, bo one nie są zasadzone. Tak jest. I ostatnia punktacja za kontrakty. No ja niestety mam słabiznę. To jest 3 punkty za każdy wiatrak, który jest przy tych niebieskich polach. Mhm. Mam taki jeden wiatrak. Dwa. A nie, to jest mój. To jest twój, no. Już pamiętam, że mam jeden. No. Czyli 3 punkty. To jest 3 punkty całe. Mhm. Za w całości wypełnione mało koło. To jest 15 punktów dowolnymi kolorami. No elegancko, jak wystrzeliłeś. 110, tak. Masz stówkę. I 2 punkty za każdy fioletowy tulipa. Mam takie 2, to jest 4 punkty. Okej. Okay. Ja mam tak, 5 punktów za każdy wiatrak, który jest przy marketach. I mam tak, raz tutaj 2 i tu 3, czyli to jest 20. Tam jest przy tobie, jakbyś mógł. 20 punktów i tu nie ma jakby tego kapa górnego, czyli nie ma limitu. 2 punkty za każdy biały tulipan, mam ich 8, czyli to jest 16. Moja ulubiona liczba.
i 5 punktów za każdy wiatrak przy narzędziach. I tutaj mam 3 wiatraki przy narzędziach, czyli to jest 15 i to chyba wszystko. Mhm. Bo to jest chyba w ogóle jedyne pole, nie? Z narzędziami. Nie, nie, jest więcej. A, okej. Okay. No dobra, to jest 15 punktów po prostu, czyli 5, 10, 15. I wszystko. I wszystko. Narzędzie, że tam jakieś pozostałości nie punktują. Także dzisiaj Barolek pozamiatał wyjątkowo. Elegancko. Jakoś tam chyba mam urodziny czy coś, ale nie mam. Raz na kiedyś trzeba. Tak jest. To co, przechodzimy do podsumowania chyba, nie? Tak jest, lecimy. Zapraszamy. Jesteśmy po rozgrywce w Wind Valley, czyli po polsku wiatrakowo. Przypominamy, że wyjdzie ten tytuł od wydawnictwa Gramatury. Gramatury. Brawo. I jest w logu Tur, czyli żubr. Tylko, że Tur. Okej. Natomiast gra trwała taka surowo około 2 godzin u nas. I to jest taki mocno wydłużony czas, bo gra jest naprawdę bardzo szybka. Myślę, wydaje, że po obcięciu to nie wiem, czy zejdziemy do godziny, ale natomiast jeżeli byśmy grali 2 osoby poza kamerami, to spokojnie w godzinę byśmy się zmieścili, nie? Tak jest. Jeżeli zna się zasady do tej gry, a nie są one jakieś mega skomplikowane i gramy no, szczególnie 2 osoby, to naprawdę ona szybko płynie, niczym ta woda w tej tamie i nie wzbiera. Brawo. Pięknie. Taki jestem dzisiaj romantyczny bardzo, bo wygrałem. Musisz szczęście wygrywać. Może tak. Co, jeśli chodzi o zasady, to jest to gra rodzinna chyba, nie? Bezapelacyjnie. Tak, zdecydowanie jest to poziom gry rodzinnej, natomiast jest tu sporo do pokombinowania tak czy inaczej. To było widać po Bartku, który tutaj kombosy za kombosami odpalał i ja nawet nie byłem w stanie tego dogonić. Czy jest to gra kombogenna, jeżeli wejdzie, jeżeli się uda, nie? Bo to nie jest takie... Samo się to trochę nie robi, chociaż nie jest to trudne też z drugiej strony, nie? Znaczy, trzeba mieć pomysł na grę, co chcemy robić w danej rozgrywce i też odpowiednio dobrać sobie fajne żetony i karty, które to wzmacniają, te wszystkie akcje. Natomiast to już jest kwestia tego, czy one w ogóle się pojawią pod jakąś strategię, którą sobie obierzecie. To też jest jakby inna odrębna rzecz. Natomiast tak, jeśli chodzi o po jakby trudność zasad, to zdecydowanie jest to taka w miarę prosta gra i całkiem okej. Okay. Tak, z takich najbardziej skomplikowanych rzeczy, które na początku są bardzo nieintuicyjne i trochę nieczytelne, bardziej nieintuicyjne niż nieczytelne, to jest podnoszenie tej wody, bo na początku tak się wydaje, dobra, coś tam robię i szczególnie jak się tłumaczy gra na pierwszy raz, że jeszcze nie mieliśmy z tym styczności, nie? Czyli tu podnoszę, coś tam przesuwam, nie wiem po co i to się trochę samo dzieje wokół mnie, nie? Natomiast jak się to załapie, no to już jest w miarę okej. Okay. No i market. Market jest taka trochę dziwna. Znaczy jest ta rzecz, bo tam zapomina się często o tym przesuwaniu tego znacznika wody w ferworze myślenia i czasem w ogóle nie przesuwamy tego poziomu. To jest taka rzecz, która właśnie gdzieś tam jest pomijalna w pewnych momentach. To jest. No i druga taka akcja, którą wykonujemy, to jest właśnie akcja marketu, która też jest dość taka dziwna do nie tylko do zakumania, ale tak po prostu dziwna, żeby ją załapać, bo przesuwamy jakieś znaczniki, jakieś brązowe mamy, możemy też je przesuwać, a może nie musimy i tak dalej. I na początku pamiętam, że to był takie confused troszeczkę dla mnie, czyli takie no właśnie dziwne. Natomiast no mówię, trzeba to załapać, 2 razy ktoś to zrobi i już będziemy wiedzieć, bo to jest trudne. Tylko po prostu jest takie nie za bardzo klimatyczne i nie za bardzo też takie logiczne, nie? Tak. Jakieś tam znaczniki chodzą, dobra, to są jakieś nasi tam ludziki, co chodzą wokół targu, nie? Więc to są takie 2 rzeczy, które dla mnie na początku przy pierwszej rozgrywce sprawiały największe problemy. No ale mówię, no to nie jest jakieś takie nie wiadomo co tam, żeby tego nie zrozumieć po prostu, nie? Tylko mówię, taki na początek, nie? Mhm. A pozostałe zasady są mega proste, czyli kręcimy kołem i po prostu robimy akcję z tego koła. Albo jedną, albo drugą, czasami 2. Tak, najfajniejszy element tej gry to właśnie ulepszanie tego koła, czyli możemy sobie sami tworzyć dowolne akcje, jakie chcemy. No fajne są też żetony, które pozwalają robić dodatkowe rzeczy, tak jak widzieliście, miałem prawe koło praktycznie za każdym razem coś dodatkowo robiłem poza tą główną akcją, natomiast równie dobrze mogą wkładać się to górne do tego dużego koła i te akcje sobie albo niektóre wzmocnić, albo wręcz niektóre w ogóle wykluczyć z rozgrywki, tak jak Bartek zrobił, miał chyba z 3 akcje, nie, 2 akcje wiatraków, gdzie łącznie 3, bo jeszcze miałeś na tym dużym kole, więc też można pójść po prostu w jedną rzecz i mam wrażenie, że troszkę w tą jedną rzecz trzeba sobie wybrać w czasie gry i w nią mocno pójść, bo ona daje jednak dużo fajnych profitów. Zwłaszcza jeśli skombujemy to z różnymi kartami, a Bartek miał 2 karty do wiatraków, co mu dosyć sporo profitów gdzieś tam dało, nie? Mhm. To jest ciekawe takie coś, że możemy się pozbyć, oczywiście byłoby to niezbyt mądre, ale możemy się szybko pozbyć akcji zdobywania upgrade'ów, co potem nie da nam tych upgrade'ów w ogóle, ale zawsze gdzieś można z bonusów je zdobyć, więc można je sobie odblokować teoretycznie, nie? Może zdobyć z wiatraków, tutaj są na zakopywanie na dolnym rzędzie, więc jakieś sposoby na to są. Raczej się nie zablokujemy w tej grze, nawet jakbyśmy na siłę mocno chcieli. No.
Więc mówię, mechanicznie mega prosta gra. Możemy, jak zablokujemy akcję wiatraka, no to wtedy nie mamy dostępu do różnorodnych akcji. No okej, okay, okej, okay. Ale nie jest to takie proste, jakby na pierwszy rzut oka jakby się rzucało, nie? Więc tak jak podsumowując, akcje, sama mechanika jest prosta, są takie niektóre rzeczy, które trzeba sobie rozkminić, dużo jest rzeczy, które wchodzi nowych i to też trzeba tłumaczyć nowym graczom, typu a ten żeton działa tak, ta karta działa tak i tak dalej. Natomiast ikonografia, czy też piktogramografia. Tak, znaki graficzne. Znaki graficzne są bardzo czytelne i można się tego po prostu domyślić, jak to działa, nie? Mi też takiego delikatnego mind blowa zrobiło to kręcenie kołami, bo raz, że to małe się kręci w drugą stronę i pamiętam, że w pierwszej grze sobie gdzieś tam położyłem, potem się okazało, że w ogóle bez sensu to położyłem, a dwa, że one się nigdy nie spotkają ze sobą dwa razy. Coś, jak się już raz spotkają znaczniki ze sobą, to już drugi raz się nie spotkają, bo gra się skończy zanim się spotkają, bo to małe jest mniejsze i to jest też bardzo sprytne i trzeba troszeczkę sobie tak przestrzennie wyobrazić to, nie? I pamiętam, że miałem na początku z tym problem. Mówię, kurczę, nie tak sobie to ustawiałem. Tak, tak. Jedno koło się obraca w prawo, drugie w lewo i musisz rozkminić, w którym momencie, który gdzie dojdzie, więc czasami w pierwszych rozgrywkach było cofanie, o kurde, chciałem tu położyć, chciałem położyć w innym miejscu. Nie? To jest taki, no, w pierwszej takiej rozgrywki, takie jak się gra, no to takie rzeczy się pojawiają, ale potem to już jest, już wiadomo jak to działa i nie ma z tym problemu. Tak, no i jest to bardzo przyjemne w ogóle, nie? Ta gra, muszę powiedzieć, że ona jest bardzo fajna pod względem tego kombowania i też taka bardzo sandboxowa, czyli taka otwarta pod względem budowania swojego właśnie powiedzmy silnika, czy strategii na grę, czy pomysłów na grę, nie? Bo raz, że trochę determinuje nas ta karta startowa, którą sobie wydraftujemy w zależności od tego, którzy jesteśmy. Ona tam daje fajne bonusy już na start, a potem sobie ten silnik jakby sami budujemy i to rzeczywiście fajnie działa i za każdym razem i możemy to się bawić troszeczkę inaczej, mimo tego, że dążymy jakby do tego samego, czyli wypełnić ten ogródek nasz, nie? A to pewnie powiem jeszcze w modem. Tak. Pierwszy raz graliśmy w tą grę na dwie osoby, przechodząc do skalowania płynnie i muszę powiedzieć, że spoko się gra, w sensie no jest to fajnie, bo szybko, tak? Nie muszę czekać na jakieś nie wiadomo jakie ruchy. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o skalowanie, to im więcej graczy, tym więcej będzie przemiał zasobów typu żetony, karty będą się więcej zmieniać. Ten bardziej by pewnie było operowanie tym naszym młynem, czyli tam podnoszenie wody, schodzenie, bo na początku tego w ogóle nie robiliśmy, a potem troszeczkę zaczęliśmy i wiadomo, im więcej osób, to tym więcej może być modyfikacja tego, nie? Znaczy tak, ja grałem w rozgrywki i też byłem na to przygotowany dzisiaj, że będzie mocno ten młyn chodził i będzie fajna ta akcja tego spuszczania wody, bo jak ja grałem w większych moich rozgrywek, była taka, że wszyscy mocno cisnęli w ten młyn, a ja potem sobie zbierałem tam pieniądze, punkty z tych żetonów, gdzie one były już na samym dużym poziomie, bardzo łatwo miałem dostęp do kasy. Tu miałem sytuację, że całkowicie gdzieś tej kasy brakowało cały czas i nie za bardzo mogę robić to, co chcę, a musiałem robić to, co mam. Więc na dwie osoby na pewno wolniej tam ta część operuje. Zwłaszcza, że też mieliśmy te akcje cały czas na przemian. Tak, jak ja podnosiłem, to opuszczałeś się. Jak ty podnosiłeś, to ja nie mogłem iść tym samym tempem, co Bartek, tylko musiałem obniżyć, a potem on z kolei też chciał iść dalej, więc on podnosił znowu. I to się tak nakręcało cały czas, więc ciągle ta woda nie była nam po drodze. To, co Bartek już też mówił, bardzo duże znaczenie ma rotacja kafelków. Niestety tu one nie rotowały. Szkoda też było płacić pieniądze, bo nie mieliśmy ich przez całą grę, więc też nie resetowaliśmy ani kafelków, ani kart. A w pewnym momencie już się tam troszkę zablokował rynek tych żetonów, bo weszły takie, które nam kompletnie pod naszą aktualną strategię w ogóle nie pasowały, więc to też, czy nawet punktacje, które do niczego nie były nam potrzebne, bo na przykład no, weszły same punktacje na wiatraki, których ja praktycznie nie wystawiłem w ciągu gry, więc były one bardziej pod Bartka, nie pode mnie, więc to też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o większą liczbę graczy, bo wtedy ta rotacja jest dużo, dużo większa. No i też jeżeli mamy więcej graczy, typu czterech na przykład, no to wiadomo, że te pola na wiatraki będą się szybciej zapełniać, co daje też dostęp do tych lepszych, droższych co prawda, ale lepszych, bo gdyby nie weszła ten kafelek, który jest moim zdaniem bardzo mocny, ten, który pozwala kłaść wiatraki gdziekolwiek, no to na dwóch graczy byśmy się mogli wolno rozprzestrzeniać. Ta plansza nie jest jakaś mega wielka, ale jednak te kluczowe tam lokacje są pooddalane trochę, nie? I na czterech graczy na pewno było szybciej. Natomiast, nie wiem, mi się dzisiaj dobrze grało na dwóch graczy, w sensie takim, że nie musiałem długo, dużo czekać na ruch i też jakby nie zmieniała się moja strategia w trakcie, wiesz, całej tam rundy, nie? Wiesz co, tutaj generalnie dosyć szybko tury lecą. Najdłuższa tura to jest naprawdę wystawienie wiatraka, bo tu się najwięcej rzeczy dzieje, a tak to pozostałe to są bardzo szybkie elementy. I tak jak mówisz, strategia nie zmienia się w turze innych graczy, bo najczęściej ty wiesz już, jakie elementy, jakie akcje sobie odpalisz na konkretnych kołach.
Znaczy chyba, że coś, na coś polujesz, a to zniknie, nie? Bo no, większa ale... szansa, że zniknie jak... No to raz, że musisz tą akcję chcieć teraz zrobić i dwa, że chcesz konkretną jakąś rzadką kartę czy coś zrobić, więc jakby aż tak nie wpływa. To ja w moich rozgrywkach nigdy nie miałem z tym problemu, zawsze to, co sobie zaplanowałem, no to mogę zrobić, ewentualnie jakąś tam alternatywę gdzieś już miałem w zapasie, ale nie było z tym w ogóle problemu, więc to... No się zgodzę, ale mówię, no, zawsze jest większa szansa, że po prostu to, co chcę, to zrobię, no bo czekam tylko, jakby jeden gracz jest przede mną, nie? Tutaj mi się też podobało, jeśli chodzi na dwóch graczy, to, że czasami zerkałem na to, co masz na kole. Że widziałem, dobra, masz powiedzmy jedną monetę, możesz obrócić dwa razy i wtedy będzie mniej więcej co zrobisz. Na czterech graczy no nigdy tego nie robisz, bo za dużo będzie zmiennych, nie? W trakcie, zanim do ciebie dojdzie kolejka. Więc ta interakcja tutaj jest dużo większa niż na większą liczbę graczy, nie? Tak. Gra ma domenę gier Pistera, czyli gracze sami wyznaczają, jak długo ona będzie trwała. Tak. I to jest taka domena tych gier. Ciężko to określić jako wady czy zaletę, ale sam fakt, że gracze wyznaczają rytm gry, no powoduje, że może ona być, jakby to powiedzieć, albo zrobimy za dużo w grze, albo wręcz może być tak niedosyć, że zrobiliśmy za mało. Dzisiaj było chyba tak w miarę w było w miarę okej. Okay. Natomiast ja miałem rozgrywki takie, że wypełniłem na przykład całą planszę tulipanami, nie miałem już co robić w ostatnich rundach, bo wszyscy dziubaliśmy powolutku, po jednym tam dwa przesunięcia i tak naprawdę no, akcji było mnóstwo i nie było już co robić pod koniec gry. Nie? Więc też takie partie się mogą zdarzyć. Miałem jedną partię, gdzie udało mi się mega mocne combo zrobić, ale to wynikało z dobrego układu żetonów, kafelków, kart. Gdzie zrobiłem takie kombo, że ja skończyłem grę w całą planszę wypełnioną, a pozostali moi współgracze ledwo połowę tulipanów dłużej na planszy. Ale to też wynikało raz, że ja już dosyć dobrze znałem grę i oni po prostu tam nie bardzo wiedzieli, co robią, dlaczego. A dwa, że no, takie mi weszło też kombo, że co rundę mogłem mnóstwo rzeczy wykonywać. I to spowodowało, że dało radę też to wygrać. I też wtedy raszowałem grę, ponieważ opłacało mi się szybko wtedy też kończyć. Ja właśnie też tą końcówkę przyspieszyłem dzisiaj, bo już widziałem, że trochę ci odskoczyłem i po prostu opłacało mi się skończyć to wcześniej niż później, nie? No, to jakby to już było widać, już wiedziałem, że będzie zbliżał się do końca, bo nie opłacało ci się ciągnąć tego dłużej. Także tutaj jest, no tak jak mówisz, troszeczkę od nas zależy jak gramy i troszeczkę od tej układu planszy. Natomiast no, to jest spoko, bo nawet jak będziemy dziubać, to ta gra też nie będzie jakoś mega długa, tylko po prostu za dużo się zrobi. Ja miałem jak drugą czy trzecią partię, którą graliśmy, to czułem, że ta kołderka tu jest za długa i troszeczkę tak już się zacząłem nudzić, nie? Co mi przeszkadzało i tak trochę ten entuzjazm mi spadł. Bo nie ukrywam, że jak zagrałem w tą grę pierwszy raz, to było takie wow, super, naprawdę super, nie? No. A potem z każdą następną troszeczkę entuzjazm opadał, ale to właśnie przez to, że było zbyt wolne tempo moim zdaniem. Dzisiaj to tempo mi się podobało, mimo że na początku dziubaliśmy, to potem przyspieszyło i finalnie jestem zadowolony. Ja mniej. Tak jest. Znaczy, mam wrażenie, że strategia na raszowanie może być tutaj mocna, żeby posycić też się do przodu, bo tu są mega mocne bonusy, jeśli jesteś pierwszym graczem, który się do nich dobija. I tak jak na przykład ja nie dotarłem do ostatniego pola, co by dało 3 punkty, 2 zakopania, to przekroczyłem się pewnie dużo więcej punktów, których po prostu nie dostałem. Więc... Ale z drugiej strony, żeby raszować, też trzeba mieć jakiś już silnik troszeczkę zrobiony, nie? Bo samo takie raszowanie dla raszowania, że na przykład kręcę się co rundę, nie wiem, 3-4 razy, to mi trochę nic nie da, bo raz, że muszę trafiać w te akcje, które coś mi dadzą i no, musi się to samo napędzać, nie? Więc tutaj też trzeba na początku sobie coś zbudować i potem dopiero można się rozpędzić i jechać ostro. Tak. Tutaj ja mam duże jeszcze wątpliwości. Mam zastrzeżenia, może o tak ładnie to nazwę, co do niektórych zdolności na kartach postaci. Tych startowych chyba bym nawet powiedział najbardziej. Startowe to jedna rzecz, bo są ewidentnie lepsze i takie mega, mega słabe. Są akcje, które są prawie że nieużywane w czasie gry, chociażby statek, którego ilekroć gramy, to praktycznie wszyscy go olewają i praktycznie tam niewiele się dzieje. I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby zagrać jakąś dobrą partię tylko operując na statku. Nie? Nawet może z tą kartą startową, która pozwala wykładać się na statek bez używania żetonów, ale dalej to jest... Tam się chyba odpala wszystkie 4 bonusy, coś tam było? Nie, dwa bonusy się odpala. Jest kafelek, który pozwala 4 odpalić, no, ale no dalej to jest jakby niewiele, nie? No statek jest taki bardzo... Tak, no, nie jara nas w ogóle i z każdej partii graliśmy, to raczej mało się z niego korzystało. I to też jest słabe to, w sensie, że jak już tam się trochę wypełni i jest nadzieja, że on przejdzie, to ktoś to zbierze.
Tak, no bo tam się dokłada tulipa, trzeba tego tulipa namieć, a my nie chcemy tych tulipanów wydawać, bo je potrzebujemy do zasadzania, więc a w zamian dostajemy, nie wiem, dwa tulipany, czy tak naprawdę jesteśmy jeden do przodu i jakąś, nie wiem, trzy punkty. No to, no to w ogóle nas nie jara praktycznie, żeby tam chodzić. Efekt jakby jest troszkę mizerny, tak? Może gdyby sobie w jakiś sposób nakombować akcje na te statki, ale to one muszą też wejść i te karty, czy też kafelki odpowiednie, więc wtedy może się fajnie może pobawić, ale wydaje mi się, że nie ma na to czasu. I tutaj też jest jedna rzecz, że są niektóre zdolności lepsze niż inne, nawet w czasie gry. Mam dokładnie zastrzeżenie co do zdolności, które działają przy zakopywaniu czegoś. Zakopywanie jest najczęściej wykonywaną akcją w grze. I dostajemy z różnych bonusów, co jest traktowane zawsze jako nowa akcja, więc jesteśmy w stanie tego bonusu dużo częściej użyć niż innych rzeczy, które odpalamy tylko na przykład z akcji. Tak? Czyli jak odpalam akcję statku i przy zrobieniu akcji statku coś dostanę, to ja ten statek tak naprawdę odpalę 4 razy w grze, chyba że kupię żeton, gdzie tą akcję statku powtórzę. A to nawet jeśli to zrobię, to powiedzmy, że 2-3 razy więcej to zrobię. A akty zakopywania robiliśmy w grze kilka, jak nie kilkanaście no, razy. No tyle razy nie jest zakopane, czyli tam 21 ja na przykład no, zrobiłem. Ale tak, ale czasami zakupujesz dwa, powiedzmy, nie? W turze, więc to też jakby nie jest aż takie odzwierciedlenie. Ale dalej jest to dużo więcej razy niż inne akcje. I te karty z tym bonusem przy zakopywaniu dają naprawdę mega bonusy. I ja taką partię właśnie wygrałem, mając tylko karty, które działają na zakopywaniu. I robiłem wtedy tak duże kombosy, bo po prostu mogłem. No, czy plus jest taki, że się ta karta działa raz na rundę, bo jakby działa za każdym razem, to była też w ogóle miazga, nie? Nie, dlatego pewnie nie działa to za każdym razem, ale nawet jeśli działa raz na rundę, to i tak jest bardzo duży boost dla gracza, który po prostu ma tą kartę, bo akcja zakopywania jest dużo częstsza niż inne pozostałe akty, które miał w grze. To jest takie moje największe zastrzeżenie co do balansu. Mhm. No i te startowe są też. Na przykład my odrzuciliśmy kartę, która moim zdaniem jest słaba i parę razy widziałem ją w grze i rzeczywiście ona dawała coś takiego, że jak robię akcję pozyskania karty, to zamiast wziąć tych z jednych tych trzech, które leżą, to mogę sobie trzy wziąć w ciemno i z tych trzech wziąć albo kartę, albo nie. To jest takie mega losowe, no bo albo mi coś wejdzie, albo nie i ta akcja nie daje mi nic poza. Dokładnie, to jest przeliczenie, to jest żadna korzyść. Tak. Tak? Tutaj Bartek korzyścią dla niego było zawsze, że dostawał punkty i pieniądze. Tak. Ja tu oszczędzałem pieniądze, robiąc akcje, mogłem robić różne, więc to mi też dawało duże więcej jakby zdolności. To nie robiło nic praktycznie. Mhm. Tylko tego, że masz większy wybór, ale finalnie jesteś z jedną kartą i tyle, nie? No. Także one są różne, dlatego też w sumie rozumiem ten draft, tak, że robimy od końca i do początku, jedna zawsze zostanie. Przy czym no, najczęściej zostanie ta, jeżeli ona jest w ogóle w grze, bo grani gracze raczej nie wezmą. Więc takie małe zastrzeżonka, ale jakby no, to trzeba się do czegoś przyczepić. Mówię, jeżeli jest to grawe dziwne. Ale akurat tutaj mocno to kuje mnie, już widzę po kilku partiach, że to jest boląca rzecz. Tak, jeżeli gramy rodzinnie, w sensie grają gracze na samym poziomie, powiedzmy, nie? No to raczej nie będą tego odczuwać, nie? A my już tam, powiedzmy, na jakimś tam poziomie, no to możemy sobie takie wnioski wysnuwać. I to też jakby na to wszystko wpływa trochę losowość tej gry, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy już kilka razy, czyli czas i wchodzenia tych różnych rzeczy, tak? Czas czy w ogóle, jeżeli się, czy się pojawią, czy nie. No bo tutaj naprawdę dużo znaczenie ma to, jakie tam się nam ułożą rzeczy na kartach i na wzmocnieniach, bo to jest najbardziej odczuwalne i wtedy budujemy sobie pod to silnik, nie? Na przykład w ogóle kart na początku nie brałeś, co było dla mnie trochę dziwne, ale widocznie nic ci nie pasowało, nie? No właśnie karty były, które mi kompletnie nie pasowały i chciałem coś innego robić i tak czekałem, może coś się pojawi, a już gra się zdążyła skończyć, żebym mógł coś zrobić, więc... Karty są szczególnie ważne, no bo tam mamy dwie opcje. Albo bierzemy ją na efekt górny, albo na tę punktację dolną, które naprawdę dużo dają punktów, mogą dać. Więc jakby ta losowość tutaj ma wpływ. No przy czym mamy na nią też kontrolę, no bo jednak możemy wydawać te monety, żeby resetować. Nie wiemy, co nam dojdzie, ale jest jakby ta opcja. Więc nie można też narzekać, że to jest jakieś takie super mega losowe. Aczkolwiek czasami można to odczuć, nie? Jeżeli szukamy czegoś konkretnego. Tak. Tu jeszcze jakby jedna rzecz to jest... Te kolory tych tulipanów, też mam wrażenie, że jakby one kompletnie nie mają znaczenia, bo one są tak samo, prawie tak samo pozyskiwane ich stopień pozyskania, mimo tego, że fioletowe dają tak naprawdę najwięcej punktów, bo odblokowanie trzech wiatraków to nie jest jakiś duży problem w grze i je się robi i tak naprawdę według mnie obligujemy spójrzcie tylko fioletowe, bo jesteśmy w stanie dużo mocniej za nie zapunktować. No nie tyle co tylko, ale jakby głównie, nie? Bo zawsze jesteś w stanie te dwa rzędy zrobić raczej. Tak, ale jakby jest bardzo dużo akcji, że pozyskujemy dowolne tulipany, więc po prostu bierzemy zawsze fioletowe. A jedynie na wiatrakach są jakieś dedykowane, te takie słabsze. Więc jakby trochę, niby jest taka zrobiona gradacja punktowa, jeśli chodzi o kolory, ale tak naprawdę
warto praktycznie iść tylko fioletowe, nie? Granatowe teraz? Albo no, czarne? No, granatowe, czarne. Natomiast tak, rzeczywiście no, nie czuć tego. Znaczy, ta gra ma taką dość luźną kołdrę pod tym względem, że jest ona oczywiście też optymalizacyjna. Natomiast jakby nie ma problemu zdobywania tych, tak, tych cebulek i jakby wrzucania ich. To się trochę dzieje tak, tak czy siak to zrobimy. Największą tu krótka kołderka jest najwięcej, jeśli chodzi o kasę. Bo kasy zazwyczaj często brakuje. Mamy taki moment, że się szybko odbijemy, ale zaraz wydamy te cztery, bo coś tam zobaczymy fajnego. Więc tu jest tak naprawdę największy problem z finansami. Natomiast samo dobudowanie tego ogródka trochę się dzieje tak ciut poza nami. Nie chcę tego aż tak bardzo wyolbrzymiać, ale ja mam takie odczucia. I zawsze zrobię to jak chcę, nie? I zazwyczaj nawet celujemy. Dzisiaj w ogóle pierwszy raz zrobiłem coś takiego, że dałem sobie inne kolory kwiatków, bo policzyłem sobie, że to mi się bardziej opłaca. Bo normalnie to zawsze ciśniemy rzędy, żeby były takie same, nie? Tak, ale to też te układanie kwiatków jest trochę nudne, bo ciągle układamy w jednym kolorze. No, no. Ja bym potrzebował tu jakichś celów, które mówię, że muszę w jakimś konkretnym układzie je poukładać. I wtedy miałoby to jakieś wyzwanie. Brałbym konkretne kolory żetonów, układam w jakiejś odpowiedniej kolejności i byłoby to jakiś większy pewnie fan z tego, tak to tak naprawdę no, jak już poszedłem w jeden kolor, to idę w jeden, żeby dociągnąć do końca i go zrobić. Mhm. No bo to są duże punkty jednak, a połowę dostać to trochę tak. Liba, nie? No, trochę tak jakby... Tutaj trochę brakuje mi jakiegoś takiej finezji, takiegoś czegoś dopracowania, żeby coś ciekawego. Tak, chociaż klimatycznie to się zgrywa, bo jakby no oni zawsze tam robią te, czy one jakby rzędami, czy tam po prostu są kolorem do koloru, nie? No okej, okay. No ale jakby to jest taka też jakaś tam rzecz. No to jest jakaś taka opcja na dodatek, że na przykład może być nakładka na planszę, że zmienia ci zupełnie układ tego, nie? No ale to kwestia już tam dla twórców do ogarnienia, a nie dla nas. Jeśli chodzi o regrywalność, bo to jest punkt, o którym teraz zaczniemy, no to oczywiście ona jest ogromna, jeśli chodzi o tego budowanie tego silnika, jeszcze raz powtarzamy, czyli po prostu tworzenie swoich tam układów, nie? Bo tu naprawdę to czuć i to naprawdę działa, czyli jest bardzo dużo tych żetonów, one się powtarzają, ale jakby mają różne efekty, mamy ile tych akcji? Mamy 6, co nie? Mamy 6 różnych akcji, nawet 7. No tak, bo jeszcze jest to cofanie. No więc mamy 7 różnych akcji, które można modyfikować, usprawniać, ulepszać, podwajać, tak? Mamy te karty, które zupełnie inaczej działają i każda daje inne punktacje albo inne umiejętności. Tutaj jest tej zabawy sporo, naprawdę. I to muszę powiedzieć, muszę tu przyznać, że to jest bardzo fajne i takie dużo na plus, jeśli chodzi o regrywalność. Natomiast to układanie ogródka, to tak jak powiedziałeś, jest dość nudne i takie monotonne, nie? Znaczy tak, tu się zgodzę i to też ta losowość, którą narzekaliśmy, troszkę wpływa na tą regrywalność, ponieważ to, jakie karty dojdą, jakie kafelki ulepszeń dojdą, to też będzie powodowało, jakie sobie fajne rzeczy porobimy. I ja widziałem przeróżne gry, na różnych strategiach można tutaj sobie pograć i jest ta regrywalność na pewno na całkiem sporym poziomie. Mhm. Tak, jest asymetria, co zawsze robimy w grach, przy czym jest to na tym naszym kole. To ona jest bardzo delikatna, po prostu mamy inny układ akcji. Więc szczególnie ona będzie działać na początku, bo na początku się mało ruszamy za bardzo, maksymalnie 1, 2, może 3. Więc te pierwsze akcje będą troszeczkę różne. To jest fajne, bo nie wszyscy pójdą w to samo zawsze, nie? Więc to duży na plus. No i oczywiście ta umiejętność, którą mamy każdy inny, to też jest asymetryczne i zawsze wchodzą inne. Tych kart jest oczywiście więcej, więc... Jest chyba 6 kart, zawsze sobie wykładam tyle, ile graczy plus 1 i ta ostatnia zawsze daje jakąś punktację, co też fajne jest, bo... Teoretycznie inna punktacja, ale jeśli wejdzie ta karta, której nikt nigdy nie bierze, to zawsze jest ta sama. Ale to jest fajny zabieg, że ta ostatnia, to też nam jakby wpływa na nas, nie? Że ta ostatnia zawsze zostaje, bo jak już znamy tę kartę, to wiemy, co tam będzie pod spodem i możemy sobie trochę tą punktację ustalić, tylko kwestia, czy kto szybciej to zrobi. My się mocno w to pognaliśmy, dlatego mieliśmy to dużo tych celów na dole, nie? No. Jeśli chodzi o klimat, wygląd, to gra jest bardzo ładna, czytelna, przejrzysta, tutaj by ciężko do czegoś się przyczepić. Ikonografia jest czytelna. Czy te znaki graficzne. Tak jest. Jeśli chodzi o klimat, no nie wiem. Znaczy, jak się bardzo tak skupię, to nie jest takie, jest to suche euro, tak, bo robimy jakieś takie rzeczy trochę abstrakcyjne. Ale natomiast, jest woda, więc tak suche, nie? Jest woda, wzmagamy ją lub tam obniżamy ten poziom tamy, co kręci naszym młynem mniej lub bardziej. To jest bardzo klimatyczne moim zdaniem. Tematycznie bardzo to pasuje. Tak. To układa sadzenie tych kwiatków, tam jakieś rzędy, no to też mówię. Spoko, bo robią to ludzie tak w Holandii przede wszystkim, czyli robią tak kolorystyczne jakieś tam układy i to też działa. Budowanie wiatraków, no to tam dobra, gdzie zbuduje wiatrak, tam dostaje jakieś pierdoły, no to jest takie dziwne. Nie przyczepiam się tu za bardzo, bo jest to taka gra euro-euro, ale na pewno, mówię, rodzinnie siądzie, bardzo ładnie wygląda, będzie się podobać. Jest to przyjemne euro, bo nie walczymy ze sobą, nic, tylko sobie układamy kwiatki, więc mówię, jak najbardziej tytuł spełnia swoje zadanie gry rodzinnej, takiej przyjemnej, sielankowej, tak jak mówiłem tu we wstępie, nie?
Tak jest. Na plus dużo na pewno podwójne planszetki, które raz, że wsuwamy sobie karty, bardzo fajnie. Mamy to miejsce na wiatraki, mamy to miejsce na złoto, więc tam się nic... Złoto jest ważne, żeby się tam nie spadało. Podwójne planszetki są zawsze na plus. No i świetne jest to koło, którym się można bawić po fakcie, bo w trakcie gry nie. W trakcie gry trzeba pilnować. Tak, one są dobrze spasowane, też są, nie ma, ani oni nie chodzą za ciężko, ani za lekko, więc bardzo fajnie to działa. One się same nie przesuwają, my się nie chcemy, więc... To czasami jest problem z dialami, które gdzieś tam w różnych grach są. I albo są za ciężko chodzą, albo za łatwo. Nie? Tu jest idealnie dopasowane to. Tak jest. Także jakościowo gra na bardzo dużym plusie, czytelna. To w sumie też do czego nas sportowcy się przyzwyczaili, bo ta czytelność w ich grach jest na dużym poziomie. Na wysokim. No dobra. I podsumowując, polecasz tą grę? Dla kogo? Na pewno polecam ją do grania rodzinnego. Dla gamerów może tutaj losowość gdzieś tam zaboleć, bo widziałem partię, gdzie po prostu nie szło. Też kwestia tego, że trzeba mieć jakąś pomysł na rozgrywkę. Ja ewidentnie się w ogóle nie miałem pomysłu na grę, po prostu robiłem to, co tam wychodziło z rynku, próbowałem do czegoś się dostosować i w ogóle totalnie położyłem tę grę. Natomiast ja bardzo przyjemnie do tej gry sobie siadam, pogram sobie. Wolę ją mimo wszystko większą liczbę osób, ponieważ jakby więcej się dzieje w czasie rozgrywki. Bardziej jest większy dostęp do wiatraków, czy dostęp do jakichś fajniejszych rzeczy, które tam się pojawiają. Więc zdecydowanie ja tą grę polecam. Ja też raczej rodzinnie, oczywiście, że na przykład klubowe, gramy w klubie jak najbardziej. Mówię, ja pierwszą rozgrywkę jak zagrałem, to się bardzo podjarałem, mega mi się podobała, że ten możliwość rozbudowania i w ogóle. Z każdą następną trochę mi jakby opadał entuzjazm, bo znajdowałem jakieś tam problemy czy schematy. Natomiast mówię, rodzinnie jak najbardziej. W ogóle to jest śmieszne, bo graliśmy w bardzo różnych składach, na jakichś konwentach, niekonwentach, wyjazdach i niektórzy są zachwyceni tą grą, niektórzy mówią, że bardzo jest słabizna i nic się nie dzieje. Więc tutaj są opinie mieszane. Bardzo jestem ciekawy, jak wy odbierzecie ten tytuł. Dla mnie on jest ok, bez szału. Na pewno lepszy niż poprzedni. Mówisz o Barcelonie. Mówię o Piratach z Macaraibo. Ja nawiązuję do gry Daniego Garcia, właśnie, który do Barcelona. Nam w ogóle nie podeszła ta gra, a ta jest już na wyższym poziomie. Tak, jest dużo lepsza. A jak zobaczycie Daitoshi. A to w przyszłości. No także ogólnie to chyba polecamy, nie? Tak zachowawczo, ale polecamy. Zachowawczo. Znaczy to jest gra, którą sami sobie kupiliśmy. Jakby tu też nie ma tego, że ktoś nam to dał i zaraz będą po tym chujki, że... że dostaliśmy od wydawcy, musimy dobrze mówić. Generalnie ja się przy tej grze dobrze bawię. Grałem już chyba z 5 czy 6 rozgrywek i cały czas mam jakiś fan z tej rozgrywki. Dzisiaj jakby, nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy czegoś, ale... Po prostu byłem lepszy, no. Ale tak, ale bardzo... Raz na rok jestem lepszy. Ładnie to wszystko zrobił, dlatego też inne moje troszkę nastawienie pewnie dzisiaj jest i po wyniku, nie? Ale nie przejmujcie się, bo gra jest naprawdę dobra. Tak, jest spoko, rodzinnie, klubowo, na jakieś tam konwenty, jak najbardziej. Także ja też polecam, mimo tego, że mówię, no, mam problemy z tą grą i tak już nie jestem podjarany jak kiedyś, ale jak najbardziej, spoko gierki. Tak. Tyle, w sumie jeśli chodzi o Windmill Valley, czyli wiatrakowo, od Daniego Garcia i wydawnictwa Borton Dice. My bardzo dziękujemy za oglądanie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Tak jest. Albo i wcześniej. Albo i później. Trzymajcie się, cześć. Hej.